Historia środki Marysi Fireouta i Fireouta Juniora środki Marysi. Halo Fireout, zejdź tu na dół, ty małe! Co? U niej mama się wkurzyła szybko. Dzień dobry, mamo, jestem do usług. Czemu to jest nieposprzątane? Ale co, mamo, no posprzątałem wszystko, ja chcę już z kolegami wyjść. No ten komin! Jezu, przepraszam, zapomniałem. Komina posprzątać, oh my god. No mamo, ale co z tego, że zapomniałem, no. Nie, teraz masz zakaz. O, mamo, ale nie, proszę, ja bardzo chciałem, no. Nie. Dobrze tak, bracie. Ej, no czemu ja nie mogę być jak siostry, no. Dobra, sprzątamy kominek, cyk, tutaj kilka razy, tak. Teraz użyć tylko drabiny, cyk, tutaj to i ho, posprzątane. Mamo, posprzątałem komin. A, to fajnie. Fajnie, ale zapomniałeś o kuli mięsnej! Jakiej kuli mięsnej, mamo? Ja nie widzę żadnej kuli mięsnej! Ej, no nie, mamo, wrzuciłeś do basenu kulę mięsną! Wyłów to, albo nigdzie nie wyjdziesz! Dobra! Mam! Halo, co jest? Czemu nie ma góry? Ej, mamo! Haha, zamknęłam go, mamo! O, jak dobrze, córeczko! Dobra, wypuszczam ci, Fireoucie! A, proszę, weź mnie! Halo, wypuść, proszę, proszę! Co jest? Mamo, zamarzłem po tym! Jak zamarłeś, to idź do lodówki, no! Nie, ja wolę jednak pójść pod kominek, który posprzątałem. O, już jest cieplutko. O, jak dobrze. Ej, no kto to wyłączył? Nie ma. Kostrzyczki, gotowe do kina? Przebieramy się. Raz, dwa. Pewnie. O, ja też mogę iść do kina? Bardzo chciałem, bo ja na piłkę dzisiaj nie poszedłem. Nie idziesz do kina. Ty jesteś zbyt brzydki. A, brzydki? Co? Ale spokojnie, mamo, mam karton na głowie. On nie będą widzieć mojej brzydoty. I tak wyglądasz brzydko i zawsze będziesz brzydki. O, ale to może dlatego, że jestem adoptowany, co? Ej, no fajnie wyglądam. Dobra, ty nie idziesz i tak wyczyść grilla, raz, dwa. Zawsze się czuję gorszy od innych, dobra. Posprzątam już. Ostry, dobra, posprzątam tutaj. Aj, gorący trochę. Dobra, to odpalamy grilla na maksa. A, podpaliłaś mnie, siostra, palę się. Mamo, pomocy, palę się. To dobrze. Pomocy. Ej, kto zamknął drzwi, pomocy! Ojej, już przestałem się palić. Mały dziedziusiu, my idziemy, papa! Dobra, to ja pójdę do wanny, bo naprawdę to jest tragedia z wami. Wiecie co? Czasem się czuję trochę jak niewolnik. Fireout Junior, ty też tak myślisz? O, chociaż zjem sobie bananka, żeby mi się troszeczkę lepiej zrobiło. No nie nawet... A, mogę zejść, no. Halo! Dzień dobry, halo, tutaj właściciel tego domu. Proszę, odsunąć się od tych... Czego pan by chciał? Mieszka tutaj osoba, której mam dać miliony i była synem króla. Wie pan co, mieszka tutaj tylko... Ja, mieszka moja mama i dwie siostry, a co? No bo jeden tutaj chłopiec powinien być, który dostanie od króla czy jego taty. No nie wiem, w sumie nie ma tu nikogo, żadnego chłopca, który dostanie od króla, no. Nie ma tu nikogo adoptowanego? No ja jestem adoptowany. Ale zobacz, jestem adoptowany i umiem robić backflipy. Dobra, dziecko, przyjedę tu jutro, jak będzie mama. Do widzenia. Do widzenia, proszę pana. Do widzenia, bye bye. Och, poglądam sobie telewizję, póki mamy nie ma. O, dobra, nie chciałem tego robić, ale dzisiaj trzeba umyć kibelek i lodówkę. Ale lodówka nie jest taka prosta do umycia, jak się wam wydaje, co nie? To trzeba tutaj... Dobra, tu nic nie ma. To jest szczur! Mówiłem! Chodź tu, czekajcie, to jest taki trik, to jest taki trik do sprzątania lodówki. No, proszę, szczurku, proszę. O, dobra, i banan, łap! O, dobra, złapał. I teraz trzeba szybko to zamknąć, okej? Okay? Pozwalam tą lodówkę! I sprzątam ją gitarą i tym, ba, dobra, posprzątana. O Jezu, o fuj, co tu się działo naprawdę? Czy ten szczur mnie ugryzł? Ja coś czuję! O nie, chyba mam chorobę szczurową, jak cię ugryzie. Niedobrze się czuję. O nie, mama. O nie, jest 6 rano. O nie, oni przyjeżdżają z kina. O nie, przyjechali. Siema, słodziaku, brat, to znaczy dzieciaku. Posprzątałeś mi strych, czy co? O nie, zapomniałem. Tak, mamo, to ja pójdę teraz posprzątać. Czemu tego wcześniej nie posprzątałeś, co? Zobacz, twoim siostrom kupiłam lody, a tobie nic. No fajnie, mamo, nie opłać mi to. Posprzątać strycha, inaczej mama mi zabierze kompa. Dobra, spróbuję. Dobra, nikogo tu nie ma, dobra. Myślałem, że na strychu jest jakiś potwór, dobra. Weźmiemy sobie tutaj kaski troszeczkę.
A, mamo, potwór mnie złapał, mam zawał! Pomocy, nie, co ty robisz? Mama mi kazała upichcić, coś inaczej nie pójdę nigdzie już dzisiaj. Dobra, szybko, cyk, cyk, tutaj siekamy to. Dobra, wyjmujemy z pieca, okej, okay. A, wpadłem do pieca, pomocy! Chyba jest dobre, nie? Znaczy, no robiłem to bardzo długo, to jest mój przepisowy przepis. Tutaj proszę dla siostry, tutaj dla siostry. Mamo, obiad gotowy! A, idę, Joloś, nie pośpieszaj. Słuchajcie, to jest mój przysmak kosacki. A, mamo, niedobrze mi. Co? Ja przecież to robiłem, to jest mój popisowy przepis. Co ty zrobiłeś siostrom? Trafiasz do kozy, albo nie, dzwonię na policję. Co ty im zrobiłeś? Mamo, przepraszam. A, co ja narobiłem? Proszę zabrać moje dziecko, no otruł moje dziewczynki słodkie. Aha, nie, mamo, proszę, tylko nie na policję. O, policja przyszła, trafisz do kicia. Nie, tylko nie to. Mamo, proszę, no. Halo, dzień dobry, czy zostałem właścicielkę tego domu? Tak, czego pan chce, czy to jest policja? Proszę zabrać to dziecko. No właśnie, szukamy młodzieńca, który tutaj jest chłopcem. Czy macie tutaj chłopca? No mamy, proszę go wziąć, to policja? To on dostał spadek. Dobra, weźcie go ode mnie. To ja jestem, zabierzcie mnie stąd. Mogę trafić do kicia, proszę, zakujcie mnie. Dobrze młody, za mną, proszę. Chciałbym tak na 10 lat spoko, ale za 20 to już tak średnio, no bo będę już mieć 30 lat. O co chodzi z tym więzieniem, proszę pana? Pani Czufajrocie, to twoja willa, twoje auto i wszystko. He? Co? Jak moja willa? Jo, ale fajna willa, ma pan fajną willę, naprawdę, tu będę siedzieć w więzieniu, tak? Nie, dostał pan spadek po dziadku, to jest pana. Czekajcie. Czy ja to dostałem? Uuuu! To jest przecież wielka willa, ja byłem znęcany się. Jestem najlepszy w całym mieście. Nie, ale żartujesz sobie, proszę pana. Ja jestem pana kamerdynierem od dzisiaj. Oh my god, Cindy Lou. Nie wierzę w to! Ja mogę jeździć moim Lamborghini. Dobra, czekajcie, czy one się rozpędza do miliona kilometrów? Chyba tak, chyba nawet do 300 tysięcy kilometrów. Oh my god! Jestem królem tego miasta! Pani kamerdynierze. A, pan ochroniarz, dzień dobry. Czy dałby pan radę mnie podnieść, proszę, i zanieść mnie do łóżka, błaga? O, ale piękne życie, po prostu od takiego, o, dziękuję, naprawdę, to jest niesamowite, to jest chyba sen. Ej, a właśnie, co z moją rodziną? Ej, czy, tam jest moja siostra. Ej, moja druga siostra. Ej, jeszcze mama gdzieś jest? To jest mój synek, ja go tak kocham, on był najlepszy dla mnie, ja go tu wychowywałem pięknie. Nie mogę panią wpuścić, nie wiem, po kim pani jest. No proszę, to mój kochany braciszek Słodziaczek. Ej, halo, dzień dobry, to ja, witam. O, syneczku, chodź tu, zdziubdziam cię, mano, no, no. Trochę się zmieniliście, wiecie? Wiesz, to syku, spalili nam dom, mógłbyś nas przymocować? Nie, byłyście dla mnie mega niemiłe, no i ogólnie, nie, po prostu wam nie pozwalam, no. Nie, tak nie może być, już mi wkurzyłeś, wyjmuj się, kiera Anna. Paniczu, co mamy robić? A, nie, nie strzelaj moich... Teraz albo dajesz nam dom, albo zginiesz. Nigdy, to mój dom, po dziadku. Stawcie mnie. Oh my god, oh my god. Tu się pali? Co? Podpaliliście ten dom, przecież chciałyście go przed chwilą. Aha, teraz po tobie, zabijemy cię. Dobra, tędy, okej. Teczka, szybko, tutaj jest bunkier. O, dobra, o, jest, udało się, one od ognia upadły. O, dobrze, że ja mam maskę i jestem strażakiem. A, pomóż nam. Prędzej do was zwiążę najpierw. Odwyż nam. Właśnie, bracie, proszę. Nie, nie odwiążę was, dopóki się nie ogarniecie, no. Zobaczcie, co zrobiliście z moimi kamerdynierami. Dam wam na nowy dom, pójdę wypłacić z banku, ale się ode mnie odszczepcie. Chciałbym wypłacić pieniądze, biorę moją kartę oczywiście. Oki, mam tutaj mój worek z pieniędzmi, dobra. Mamo, wypłaciłem pieniądze z banku, dobra, to jest dla was, okej? Okay? Dla was, połowa dla mnie, tu jest parę milion... Oddawaj wszystko! No jeszcze mnie oszukujecie, no! Jak tu się dziwicie, że wam nic nie chcę dać, no? Dobra, wiecie co? Weźcie to sobie. Już nie chcę pieniędzy. Pieniądze i tak macie, nie dają szczęścia. Proszę, weźcie sobie. Najlepiej wszystko mi zabierzcie. Dara, nubku! Karma ich dopadła, naprawdę. Tyle pieniędzy! O tak! A! Aha! I co? Karma wraca! Haha! I co? Co? Haha! Dziwne, że akurat przyjechali ich policjanci. Dzień dobry, misja wykonana. Wiecie co się stało? Teraz moja siostra i moja mama sprzątają dla mnie. Serio, ale się odwróciły role. Proszę pani, ma pani mega farta. Trafiła pani dwa bliźniaki w jednym jajku niespodziance. Ja chciałam tylko jednego. Ja chcę tylko to dziecko. Może pan to drugie wyrzucić albo nie wiem, zjeść? Proszę pani, to są prawdziwe dzieci. Proszę się uspokoić. Proszę pana, nie będę się pana słuchać. Ja nie chcę tego drugiego dziecka. Jeśli je wezmę, to będzie znienawidzone. Wywróciłam się. Proszę pani, co pani robi? Czy ona uciekła? Idę ją gonić. Proszę pani.
pani, o jednym dziecku pani zapomniała. Już pani je daje. O, no nie. O, moje nogi. Okej, prawie ją mam, prawie ją mam. Ale ciężko się wchodzi. A, no jeszcze mi dziecko wypadło, no nie. Jeżeli tak bardzo pan chce, to zaadoptuję już to dziecko. O, super. Tylko, że nie musi pani go adoptować, bo to pani dziecko. Ale będzie znienawidzone. Trawa skoszona, mamo, skończyłem kosić trawę, mógłbym pójść na do parku? Czy ty, dziecko, myślisz, że możesz iść do parku? Po tym, jak słabo skosiłeś trawę? Albercik, sprawdź, jak on skosił. Dobrze, mamo. Albercik, no dobrze, zobacz, jest idealnie. Patrz, jak idealnie wykoszona, no. Patrz, tutaj jest nieidealnie, no zobacz, zobacz na dole. Ale tu jest równo, Albercik, no. Ej, czemu tu postawiłeś jedzenie? Haha, nie skosiłeś jedzenia, mamo, wstać go do więzienia. Chciałem do parku, nie, ja mam bacona na koszulce. Kiedy mi mamo kupić nowe rzeczy? Ty chcesz nowe rzeczy? Do więzienia, raz, dwa, za słabo pokoszone. Ej, no, ale ja dobrze pokosiłem, nie. Mamo, a zamówiłaś mi już PS4? PS4, o nie. Sorry, PS5. To PS5? Tak, proszę, synku, czekaj. O, przyszła właśnie wczoraj. A mamo, a ty mi jakieś rzeczy do lekcji kupiłaś? Bo ja też muszę na lekcję pójść. Tak, proszę, ten karton. Nie, tylko nie karton, mamo, przecież to chodzi w 2 FPS-ach, no. A, dobra, przynajmniej mam komputer, tak. Ale pograsz sobie w więzieniu, idź do więzienia. O Jezu, jeszcze do więzienia mama mnie wsadza. Dobra, jedyne twoje jedzenie na ten dzień to kula mięsna, która leżała 10 dni w łazience. Co? Nie. Idę ją łapać, to moje jedyne jedzenie dzisiaj może być. Dobra, tak, złapana, to nara. Dobra, przynajmniej mam kulę mięsną, którą mogę po tym zrobić tak, przerobić ją tym czymś, cyk. Okej, przerabiam i bang, mam donata. O fuj, on smakuje jak mięso. Ej, dzisiaj nasze urodziny. Ej, i dostaniemy prezenty i ciasta. Wow, ile ciast, mamo. My tego nigdy nie zjemy chyba w 2 osoby albo w 4 nawet. Synku, ale to nie jest dla ciebie. To jest dla twojego brata ta część, a ta część jest dla ciebie. To? Ta część stołu jest mojego brata? Czyli to jest dla mnie? O, przynajmniej coś zjem dzisiaj. Dobra, to i tak jest dobrze. Ale prezenty, mamo, zapomniałaś o czymś? A, właśnie, tatuś już czeka przed domem. Co? Tato, siema! Siema, synu. O, i siema, lepszy synu, znaczy tak. Co? Lepszy synu? O nie. Proszę, oto rower różowy dla ciebie, wziąłem w twoim ulubionym kolorze. Ej, no nie! Czemu jest różowy? W sensie ja lubię różowy, ale... Ale nie, czemu rower? Mój brat dostał Lamborghini z najnowszego sezonu i salonu. Czemu ja dostałem rower od Lamborghini? Bo tak. Wow, synku, dawaj, pojedź gdzie? Nawet nie ma prawa jazdy, tato. Ale w sumie, szczerze, ten rower jest fajny. Będę mógł jeździć z kolegami, jeżeli sobie znajdę jakichś kolegów. Nie wiem, w sumie... Ej, no nie, rozwaliście mi rower, no. Sorry, synu, dawaj, jedziemy. Dobra. O, super, mamo. Rozwalili mój prezent urodzinowy. No i co, ciesz się z tego, co masz. Papera papa, i do klasy w biednych ciuchach, bo innych mi mama nie dała. Musiałem wygrzebywać ze śmietnika. O Jezu, będę pierwszy w klasie, naprawdę, serio. O, już ta reszta przyszła. Okej, dzieciaki, będziemy teraz pisać test. Wyjmijcie karteczki i lecimy. Dobra, napisane cały, okej. To było nawet proste. O Jezu, ja nie zdam, jak teraz tego nie napiszę. Bracie, możesz na chwilę? Proszę pani, mogę wejść do toalety? Tak, wyjdź na chwilę, możesz wyjść. Bracie, ty też. Dobra, proszę pani, czy mogę też wyjść do toalety? No pewnie. O Jezu, dobra. Co chcesz? Piszemy test teraz. Bracie, chciałbyś wyglądać jak ja w takich ciuchach fajnych? Tak, mi już zimno w tych. To zamienimy się ciuchami, dobra? No spoko. Oh damn, jak wyglądam. Ej, bracie, dalej się dziwię, czemu mi to dałeś. O, tak, wyglądam jak PROO Pro. Proszę pani, wróciliśmy, dzień dobry. Rajanek, weź usiądź po prawej, bo wy się zamieniliście miejscami. Co? O co chodzi? Ja tam siedzę. Nie wiem. Pani mnie pomyli z Fireoutem. Dobra, oddajemy karteczki. Okej, proszę, to dla pani. Ja, dostałeś 6, gratuluję. O tak. A co ja dostałem, proszę pani? Fireout, dostałeś 1. Co jest? Czemu pani powiedziała Fireout? Nie wiem, dobra. Dobra, tylko podłączę mój komputer do telewizora, okej. To chwilę się będzie odpalać, bo jest słaby. Dobra, odpalił się i uwaga. Zobacz, mamo, dostałem... 1? Co? Czego dostałem 1? A ja, mamo, dostałem 6. Fireout! Jesteś najgorszym uczniem, jakiego widziałam. Ty jesteś najgorszym synem. Ale ja napisałem dobrze, pani powiedziała 6. Nie, to musi być pomyłka.
Haha. To on się podszył pode mnie na stówę. Nie gadaj głupot, Fireout. Idziesz do więzienia. O nie, znowu, serio. A, będę siedzieć w więzieniu kolejny, ale ja piątkę dostałem. Oh yeah, dzisiaj rodzinny obiad. Ile żarcia, tato, mamo. O tak, ale posprzątałem w ogóle dzisiaj cały dom, mamo. Jak prosiłaś, jest to czyściutki do kropelki. Fajnie, za to dostajesz coś do jedzenia. O, serio, serio, tak, dobra, siadam. Szczurek, dawaj. Co, dostałem szczura do jedzenia. O fuj, mamo, nie mogę zjeść chociaż trochę tego jedzenia. Mamo, ja chcę widelec, podasz mi? Już podaję. O, super, jestem znienawidzonym dzieckiem. A zjem go. O fuj, nie mogę tego jeść. Nie mogę. O fuj. Co ty zrobiłeś na mnie? Zwymiotowo, mama. Fireout. To było nawet śmieszne, ale Fireout, masz karę. Nie, znowu do więzienia. To już jest który raz, dziesiąty. Rodzice mnie nienawidzą. Czasem myślę, że rodzice nie lubią mnie tak samo jak mojego brata. I to w sumie prawda. Dali mi szczura, oni mi się nadal uzycają. Wiecie co, widzowie, ja już mam dosyć. Robię ucieczkę z domu. Moje ręce, dobra. To było prostsze niż myślałem. Uciekam z domu, nie będę z takimi rodzicami mieszkał. Dobra, pójdę coś zjeść, bo mi burczy brzuch. Pana, proszę pana, dzień dobry. Czy da mi pani dolara, żebym kupił w pana sklepie za dolara i żeby pan zarobił dolara? To tak nie działa, dziecko. Dobra, a mogę chociaż tego batonika za darmo? Nic ci nie sprzedam. Idź sobie, nie wiem, do koszyka. Dobra, super, to będzie mi dalej burczyć w brzuchu. Ej, halo, oddawaj pieniądze. To jest napad, pomocy, masz. O nie, on go ukrada, co jest? Dobra, to teraz na mnie czas, uwaga. Dzięki stary, na mnie. Ej ty, zatrzymaj się, stój. Dziecko? Wy lepiej idź, bo ci zastrzelę. Wiesz co? Chodź mi lepiej na głowę i uwaga, cyk. A masz, moja głowa. A masz, no. Dobra, pokonany. Proszę pana, proszę wziąć od niego pieniądze. Dziecko, co ty narobiłeś? Dziękuję ci. Idź po wszystkie rzeczy ze sklepu, bierz wszystko, co chcesz. Dzięki stary, ty jabłuszko. Najem się w końcu. Dobre chipsy. Jeszcze coś tutaj, pizza. Pizzunia bardzo dobra. Ale dobre. Jeszcze loda. Dobra, dziękuję ci. Synku, weź jeszcze ode mnie 10 dolarów, proszę. Dzięki, pochwalę się rodzicom, stary, dziękuję bardzo. Serio, naprawdę fajnie. Mamo, nie uwierzysz, co się stało w nocy. Mamo, zobacz, ty sprzątałaś przez sen. Mamo, zarobiłem 10 dolarów, bo zabiłem bandytę i teraz mam 10 dolców. Oddawaj to nie twoje. Nie, ale to moje, no mamo, nie. Aha, to nie twoje, jestem lepszym dzieckiem. A masz. Zostawcie mnie. Wiecie co, ja już nie wracam do tego domu. Ja się stąd wyprowadzam. Nara! I zostawiam sobie 10 dolców. Nara! Wracaj tu! Ej, proszę, daj mi grosza. Proszę, chłopcze. Nikt mi nie da robuxa. Proszę, daj mi grosza. Proszę. O, dzień dobry. Jezu, jaki słodziak, czemu tu jesteś porzucony? Rodzice mnie nie lubią. Aj, musiałem opuścić mój dom. Proszę, daj mi grosza, dacie mi robuxa na jedzenie. Dziecko, my cię zaadoptujemy, jesteśmy rodziną policjantów. Co? Rodzina policjantów? Nie, w serio? Powiedz mi, kto ci ty tak zostawił? Moi dawni rodzice. To proszę, to nasz czołg, jedziemy do ich domu. Co? Chcecie? Tak, odwet na moich rodzicach. Tu się odwaliło. Czy ja mam działko? O, synek, wróciłeś, cześć. Chcesz dzisiaj mieć kolejną karę, bo dzisiaj idziesz na 3 dni do więzienia. Nie, mamo, teraz przesadziliście, uwaga. O Jezu, podpaliłem dom. Rodzice, spadamy! Ej, co ty, oddaj pieniądze za dom! Ej! Będę musiała przez ciebie sprzedać ciuchy Albercika i naprawić dom! Jedźmy, rodzice, dobra, dostanie nauczkę, już wystarczy. Dwóch bliźniaków poznało się po latach, jeden był porzucony, a jeden bogaty. I nie uwierzycie, co zbudowałem za pieniądze mojego brata. Dajcie ten odcinek do końca. Richard, ja nie chciałam mieć bliźniaków, dlaczego mamy bliźniaków? Wiesz, czasem się tak dzieje. Ja nie chciałam mieć takich samych dwóch synów, wiesz co? Nie, ja muszę jednego wyrzucić. Nie wiem, co się dzieje. Jestem za mały. Ma, co ty robisz? Tak będzie lepiej, synku, tak będzie lepiej. Niestety, ale ktoś inny cię musi adoptować. Mamo. Połamałem sobie kości. Chłopiec, adoptować cię. Kto się tu tak porzucił? Nie, proszę, nie, ja mam rodzinę. Ja mam, znaczy nie wiem, nie mam rodziny. A gdzie mieszkasz? Czasem w śmietniku, czasem tam. Synku, oto twój nowy dom. Tu będziemy mieszkać przez jakiś czas. Co to jest, tato? Przecież to jest jakiś tanetny, co nie? A co
to jest za telewizor w ogóle? To nie telewizor, to twój pokój. Co? Jak to mój pokój, co? Co ty gadasz? Ej, tato, czemu mnie tu zamknąłeś? Tu mało powietrza. Fajnie, synku, tu będzie twój pokój na razie. A tutaj, synku, jest kąpiel. Tutaj, tak? Nie, w kibelku, bo tutaj nie ma wody. No, w kibelku mam się kąpać. A, to jest bez sensu, no. A, dobra, się. O Jezu, nie, fuj, ohydny ten dom jest. A, myśliście, że żeby grać w piłkę trzeba być bogatym, co? Nie, wystarczy mieć wiaderko, wiaderko i kule mięsną u taty. Gramy, let's go! Odbij, odbij, aj, no i wyleciała. Dobra, mam jeszcze piłkę przebitą. A, nie, 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 proszę, bronię, bronię. Nie, no i przegrałem, no. Takie granie nie jest fajne. Dobra, och, mam już 12 lat, wszystko jest spoko, troszeczkę starszy jestem. Telewizor nawet działa. Tata, jak ty to odpaliłeś? Myślałem, że on nie działa. Paniczu Fajrołcie, przygrzać wodę? Oczywiście, huh? Panie Albełciku. O, taka gorąca woda jest dobra? Tak, tak, i proszę złotem posypać. Kaskę, proszę, proszę, dobrze się kąpię, proszę. Tak, oczywiście, tylko na pawo troszeczkę się poproszę. Teraz mydło z najczystszego złota, proszę, mydełkiem. Dobrze, przygotuję panu śniadanie, najlepsze ze złota burgery, proszę, no. O tak, moje ulubione, o tak, bąbelki. Tak, bąbelki z najwyższej jakości, proszę. Siał w Robloxie, bo pytałeś robuxy jakieś. No, Albełciku, musisz mi kupić 10 minut. Łobukców. 10 milionów to kosztuje miliony złotych, wiesz o tym? I wiem, ale to jest karta mojego taty, płacie. O, no to zmienia sytuację. Dobrze, doładowujemy 100 milionów robuxów. Proszę, jest pan najbogatszym człowiekiem na Robloxie. Jestem juhu! O, Arbercik, dobrze, że go tu przywiozłeś. Jaki szczęśliwy jest. Dostaniesz podwyżkę, 100 milionów teraz będziesz zarabiać. Mamusiu, a czym dzisiaj jedziemy? Synku, spójrz w górę lepiej. Mamusiu, czy to jest nasz prywatny helikopter z twojego garażu? Juhu! Halo, halo, witamy, jestem pilotem tego samolotu i wsiadajcie! O, spóźniłeś się trochę, gościu, szybciej mogłeś. Ej, tato, ja nie wierzę, że idziemy na lody, przecież to moje marzenie było, wiesz? No, synku, tylko mamy pół gałki na dwie osoby. A, no to i tak spoko, dobra. Ja nie wierzę, po prostu lody, 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 lody! Mamusiu, a wykupimy dzisiaj cały sklep, czy tylko 100 gałek? Synku, no zobaczymy, nie gadaj tyle, bo... O, dobra, wylądowaliśmy w końcu. Richard, odleć tym samolotem do domu. Tato, starczyło ci na gałkę? No proszę pana, $1 to wystarczy na gałkę, co to za jakieś ceny są dziwne, no. O Jezu, mojego tata nie stać na jedną gałkę lodów, no. Może to nie jest aż tak fajne. O, ale tam rodzina. Ej, czekaj się, on wygląda bardzo podobnie do mnie. Tylko idę do toalety na chwilę, dobra? Oczywiście, mamusiu. Oby te toalety były ze złota, a Jezu. Ty, mały, mały. Ej, ty duży, czemu wyglądasz tak jak ja? Czemu ty wyglądasz tak jak ja? W ogóle też się zobaczyłem, no. Jedyna różnica między nami to jest to, że ja mam złoto, a ty śmierdzisz. Nie śmierdzę. Ej, no... stary, a stary, skoro wyglądamy tak samo, to jest po prostu niesamowite. Czyżbyś był moim bratem bliźniakiem? To jest możliwe w ogóle? A co jeżeli byśmy się zamienili na jeden dzień życiami? Co ty na to? Ej, to jest świetny pomysł, bo mi się już znudziło bycie takim bogatym. Dobra, to przebierzmy się w swoje ciuchy. Dobra, masz moje, o, masz tutaj mój smród, proszę. Wow, ale to są ciuchy, ej, one są tak wygodne. Nigdy nie byłem w czymś takim. A tobie jak się siedzi? Po pierwsze zimno, po drugie śmierdzi. Ty sobie tak chodzisz. Dobra, no tak, ale weź na jeden dzień chociaż, no. Chowaj się szybko na moje miejsce, dawaj. Co jest? Dobra, u niej weszli. Kupiłem już lody. Ej, czemu ty tak dziwnie śmierdzisz? Wcale nie, mamo. Tak dziwnie mówisz, jakby troszeczkę... Nie, wydaje mi się. Idziemy z tego sklepu, słabe tu lody, nie ma złotych. Spoko, lecę. Tenko, nie stać nasz na lody, chodź do koszyka, bo to jest naprawdę najgorszy sklep świata, dawaj. Czemu jedziemy koszykiem, to nie ma sensu. No dla zabawy, synku, no. Co jest grane? Mam własnego kamerdynera, czyjcie to, mam z ziomków, o, moi ziomki z bloków. Siema, ziomek z bloku, pamiętam cię, graliśmy razem w piłkę. Stary, dałbyś 2 grosze, bo nie mam na bułkę. Jezu, stary, wiesz co ja ci dam? Ja ci dam worki z pieniędzmi, $100 000, proszę. To jest dla ciebie, bo byłeś moim ziomkiem kiedyś, proszę, to jest dla ciebie. Co ty gadasz? Ja, dziękuję. Czy ja mam własne piętro? Ja nawet pokoju nie miałem wtedy własnego, ja miałem sejfik jakiś. Własne piętro, własna łazienka. Jo, cię kręcę, to jest kozacko. Ej, a co mam na Robloxie? Sprawdzę sobie. O ja mam nawet komputer, co? Nie wierzę, ej, Roblox, uwaga, 100 milionów robuxów. What the... Mogę kupić wszystko. What? What? Mogę kupić wszystko totalnie. Paniczu, jak to mnie nie pamiętasz, że jestem twoim kamerderem? Znaczy pamiętam, przepraszam, no. Zapomniało mi się, no. Dobra, dzisiaj w złocie kąpiel, jakiś grill. Co? Złoto i grill? What? Ja nigdy nie słyszałem takich słów. Dobra, ja poproszę wszystko, co jest w ofercie. O ja, jaki luksus. Ale fajowo, nie? O, ale bąbelki, Jezu. Jaki luksusik, serio. Nigdy takiego nie miałem. Ach, jestem wykąpany w złocie. O nie. Ktoś tu
tu potrzebuje pomocy. O nie, jakiś biedaczek, halo, przepraszam. Oj, pan, 2 złote, nie mam na bułkę. Czekaj, masz tutaj, proszę, iPhone'a chcesz? Proszę, to dla ciebie. Proszę, jeszcze masz tutaj tablet. Co, nie wiesz, serio? Tak, weź jeszcze mój komputer i weź 100 tysięcy dolarów. Proszę, to dla ciebie. Ja mam tyle, że niepotrzebne mi. Jezus, stary, jesteś najlepszy, chodź tu, przytul się. Chodź, no, proszę, no. Zamieszkaj w najlepszym domu za te pieniądze, naprawdę. Dobra, Roblox, tu kupuję najlepsze rzeczy. Paniczu, proszę, wybierz jakieś auto z karty taty. To auto z karty taty? Co ty gadasz? What the... Gdzie my jesteśmy? Czy ja mogę kupić każdy stąd auto? Szybko, dzień dobry, mogę się auto stąd wybrać, proszę? Za ile? Nieważne za ile, za miliony, ej, czekaj. Czołg, biorę czołg, biorę czołg. A, to jest już twoje, proszę. Yes, mam czołg, nie wierzę w to. Wsiadaj, kamerdyner, jedziemy, możemy strzelać. Rozwałka totalna. Dobra, dzisiaj jest mega ważne spotkanie. Spotykam się z prezydentem miasta Brookhaven. Czajcie to? To jest najważniejsze w moim życiu. Dobra, biegnę. Dzień dobry, proszę pana. No ogólnie to się troszeczkę stresuje, no. Ale chciałbym, żeby pan wprowadził zoo. Zo, ty chcesz zo? Weź ty w ogóle, idź stąd. Ja chciałbym zapłacić wszystko, co mam. 100 miliardów? Dobra, robię zo. Po pierwsze, tutaj worek kasy z milionem. Proszę, tutaj milion. Karta mojego taty, to ja tutaj zapłacę. Cyk, 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 cyk. O, no. I to tyle. Dobra, idziemy to budować. Zgłaszam robotników. Cześć, się to. Udało mi się zo zbudować Brookhaven. Coś, co moi widzowie prosili. Yes. Ej, nie wierzę, że będzie zo w Brookhaven. Serio? Dobrze, panowie. To w tym miejscu chciałbym zo. Czy to jest możliwe? No grunt trochę niestabilny. Ale dobra, damy radę. Jest, ja ci kręcę. Moje życie jest najlepsze. Ja mogę robić dosłownie, co chcę. Dobra, oni chyba tam zaczynają budować, widzę. Dobra, zaczynają. Ale zanim zbudują, idę na koncert. Uwaga, z okazji otwarcia zo. Chciałbym zaśpiewać koncert, tak, zapłaciliśmy wam, żebyście tu przyszli, to jest trochę smutne, ale 3, 2, 1. Otwieramy dzisiaj zoo, ej. I dobrze się czujemy, macie tutaj hajs, złapcie go, bo inaczej się tutaj zjemy, co? No, także to tyle. Słuchajcie, nie wierzę, że to się dzieje, otworzyłem zoo. Budowali mi zoo, pan prezydent zrobił dla mnie zoo. Jeszcze raz zo. Ja cię kręcę, no. To jest moje marzenie było. Witam wszystkich na otwarciu zoo. Dzień dobry. No. Zapraszam, wchodźcie, wchodźcie. To jest otworzone. Jej, jej. O, super, Jezu. Chcę sam zobaczyć w ogóle, jak to zoo wygląda. O, tu jest małpka nawet, zobaczcie. Ło, co jest? Ja, ale kozackie, to jest, nie wierzę, że zoo jest Brookhaven. Dobra, tam mamy dalej, tam mamy pingwiny. Pingu, pingu, pingu. Ej, nie, oh no, oh no, oh no. Czy tu jest wielki dinozaur? O, ja się kręcę, ale to jest wielkie. Nie. Czy tam jest rekin? Jak oni to zrobili? Jak oni go sprowadzili? To jest rekin azjatycki. Wskoczę tu. O Jezu. To jest atrapa. Ale fajne, ale nie. Ogólnie to napiszcie, jak się wam podoba zoo, widzowie. Jo, nawet aligatory są, ale fajne. Siema, aligatory, ale tam nie wchodzę. Dobra, idę przywitać jeszcze innych gości. O, cześć bracie, siemano. Faj, bo co to za brzydkie zoo? Po drugie, ja chcę wrócić do mojego starego życia. Czemu trzymasz tą siekierę? Bez przesady. Bo chcesz mi oddać chyba mój stół i moją rodzinę? Ale mi się tak fajnie żyje jako bogaty, no. Co to za zoo w ogóle? Nie oddawaj! Nigdy ci nie oddam mojego życia! Ja chcę zoo! To jest moje życie, dawaj tu! To jest moje od dzisiaj! No dobra, dobra, Simonek, stój. Musimy się pogodzić, wiesz? Ja ci oddam twoje życie. Ej, a co jeżeli by nasi rodzice byli znowu razem? Ej, no w sumie moja mama rzuciła mojego tatę. Ej, to spróbujmy ich zeswatać. Dobra, będzie idealnie, będą razem od teraz i będziemy braćmi. Ej, a czekaj, czy ten dinozaur nie wygląda ci nieco podejrzanie? Simon, uciekaj! Co jest, czemu on ruszył? Kto go tu wpuścił? Uciekajmy, dobra. Chodźmy zeswatać rodzinę, a to za chyba usuniemy stąd, bo to jest... No synku, ja nie wiem, czy chcę iść, wiesz? Ona mi i tak nie polubi. To nie martw się, chodź szybko, chodź, dawaj, dawaj. Synku, ja nie wiem, czy ja chcę tam iść, trochę się stresuję. Musi wszystko będzie dobrze, tatuś na pewno cię polubi. O, to tutaj, proszę, proszę, proszę. Czemu tak śmierdzisz? A czemu ty tak pachniesz? U nie. Proszę, tu kwiaty, wydałem wszystkie pieniądze na te kwiaty, proszę, dla ciebie. Wiesz co?
Piękne są. Wiesz co, kocham cię, chodź, bądźmy razem. Serio, dobra. Jest, udało się? Takiego dziecka nie chcę, co pan tu dał mi? No to jest pani dziecko, proszę pani, ono jest piękne i w ogóle zdrowe. Takiego czegoś to ja nie chcę, proszę mi dać inne, albo ja się wkurzę, naprawdę. Proszę pani, ja nawet nie chcę o takim czymś słuchać, ono jest piękne, zdrowe, najlepsze pani dziecko na świecie. Ja chciałam dziewczynkę. Nie, pani, proszę pani, co? Co pani, nie, co? Nie, czemu pani ucieka? A ja już nie wracam. Nie, to nie może być prawda, ona ucieka ze szpitala, wracaj. Pogonię cię. No nie, uciekła mi, co to za pani jakaś, o Jezu. Pani, to była pani siostra, tak? Właśnie czekaliśmy, aż ona odbierze dziecko. Może pani ją adoptować, nie mogę zostawić tego dziecka w szpitalu. Dobra, nie ma pani wyboru, ja stąd idę. Dobra. Aha, czy on zostawił mi właśnie dziecko? Nie, jego nie... Nienawidzę cię, dziecko, będziesz hejtowanym dzieckiem. 3 godziny sprzątam. Mamo, kiedy będę mógł przestać sprzątać? Cicho bądź, oglądamy film o chomikach. Uja, ja też chcę obejrzeć film o chomikach. Tutaj wiadro, naleję z konewki, obleję całą umywalkę. O Jezu, to sprzątanie naprawdę jest ciężkie, no. Mama powiedziała, że jeszcze mam naprawić zmywarkę. O, nie wiem jak to się robi, więc zacznę uderzać. Czy tu powinna być bomba? Czekajcie, kliknę ją. O Jezu, zmywarka się zepsuła, mamo! Co ty narobiłeś? Jesteś głupim dzieckiem, tak jak mówiłam wcześniej. Mamo, przepraszam, przepraszam, już sprzątam dalej, sprzątam. Już od 6 godzin sprzątam, mogę odpocząć. Nie, sprzątaj dalej. Dlaczego mój brat ma fajnie, no? Bo ja nie jestem bekonem z podartą koszulką. No racja, w sumie trochę wyglądam jak podarta koszulka. Okej, cały dom już jest wysprzątany, mamo. Dosłownie do kropelki. Już 6 kolejnych godzin sprzątał 12. Nawet nie, ohydnie posprzątałeś. Mamo, ja tak się starałem, już jestem zmęczony. Mogę iść spać w naszym łóżku? Proszę. Ty śpisz w naszym schowku. Co? Nie, za co, mamo? Nie. Czemu w tym ohydnym schowku? Tak, masz tu spać, raz, dwa. Uważaj na karaluchy, bo tam są. A nie, tylko nie karaluchy. Mam słabych rodziców. Mamo, a ja też mogę tablet jak mój brat? Nie, ty nie możesz. O Jezu, dobra, przynajmniej do sklepu. To może jakiegoś batonika zjem albo coś. Mamo, co ty robisz? Wychodź, Elżbietor. A, no dobra, pogram sobie w Brawl Stars tutaj. A ty, synku, zrobisz mi przypał, bo śmierdzisz, jesteś brudny i w ogóle. Więc 3. Nie, mamo, czy ty chcesz mnie wystrzelić? 2, 1. Bum! Mamo! Moje plecy. O Jezu, ile kości. Złamałem głowę. Czy ja złamałem głowę? Nie. Czemu ktoś mi gryzie rękę? Przestań! Nie. Co ty do mnie mówisz? Czy ty mnie... wow! Czy ja będę wychowany przez szczura? Pierwszą lekcją, którą się na mnie nauczysz, to jak wyć, jak szczur. No nie, ja nie chcę tego robić. Rób, albo cię zrzucę. No dobra. Dobrze, to teraz cię zrzucam i tak. Co? Skoro umiesz już chodzić jak nie, to teraz chodź, ukradniemy coś z tej restauracji. No dobra, skoro tak szczury robią. Okej, idę tędy. Mój bracie, czy dobrze robię? Tak. Dobra. To teraz. Jop, okej, jop, okej. Ja, dobra. Restauratorka Malaga, dobra, bierzemy to. I uwaga, jeszcze to. Dobra, mam wszystko, bracie, tędy szybko. Przez drive-thru. O Jezu, mamy wszystko do jedzenia, szczurze. Ty masz, po prostu tu są lepsze warunki niż w moim domu. Fryżerka, jesteś kozakiem. Halo, co to jest za szczur? Przecież to jest groźne, uciekaj dziecko. Nie, spokojnie, to jest mój tata, spokojnie. Odsuń się od tego, dziecko, będę strzelać. Nie, proszę, zostaw mojego szczura, tatę. Nie, tato, nie. Co pan narobił najlepszego, tato? Dziecko, gdzie są twoje rodzice? Biorę cię. Dlaczego? Pan jest najgorszy, naprawdę. Już nie raz tak dostałem. Dobra, idę w dal, wyruszam dal. O Jezu, mamo, wróciłem, wiesz co się działo dzisiaj? Mnie to nie obchodzi, wiesz, nie musisz mówić. Super, kto pytał? Bracie, wiesz co? Co, pozwolisz mi zagrać na swoim telefonie? Nie, weź się odwróć do mnie. Co, się mam się odwrócić, no dobra. Okej, jeszcze sekundka, dobra, przyczepione. Ej, co ty robisz, halo, ej, co? Kopnij mnie? Nie! Haha, kopiemy go! Au, przestańcie! Nie. Tylko ja mam głupią rodzinę, no! Nie! Przestańcie, nie! Czemu mnie sama rodzina kopie, no? Jaki to ma sens? Co tu się dzieje? Nie!
Dobra, znudziło mi się kopanie, idziemy spać. O Jezu, a, dostałem kopy od mojej rodziny, co to było? Okej, dobra, wchodzę za 3, 2, 1. Okej, zbieram tutaj rzeczy. Ej, czy to jest włamywacz? Jakiś włamywacz wszedł nam właśnie do domu? Dobra, bierzemy tamto coś, okej. Ej ty, ona się włamuje do mojego domu. O nie, ona ma broń, dobra. Nie, nie ostrzegam, mamy za to, co mi zrobili, niech ich okradną. Okej, tutaj ukradniemy to. Dobra, ja uciekam, ja ich zostawiam, ja nie pomogę im. Nakleili mi coś na tył i jeszcze mnie kopali. Spadam stąd. Dobra, powolutku wchodzę. O, a kto tu śpi? Halo, halo, ręce do góry, raz, dwa, raz, dwa. Aha, co jest włamywacz? Czemu nasz synek nam o tym nie powiedział? Proszę, nie zabijaj nas. Uważaj na moje paznokcie, nie kajdanuj mnie, o nie. związali nas, halina. O, siema Baconkowa! Właśnie mama mnie wpuściła do szkoły, pierwszy raz mi pozwoliła iść samemu. O, fajnie, Fire Road. Wiesz, że ja dzisiaj dostaję pierwsze Robuxy? O, ja też muszę zapytać mojej mamy, czy mi kupi, wiesz, bo ja chodzę w podartych ciuchach. O, i mój piesek nie ma co jeść. Dobra, Fire Road, czekaj chwilę, ja poproszę mamę o Robuxy. 3, 2, 1, bang! Wow, ale fajnie wyglądam! Ej, serio fajnie wyglądasz? Ej, fajnie, że ty dostałeś Robuxy, szkoda, że ja tak nie mam. A, ale dalej jesteśmy przyjaciółmi, co nie? No nie wiem, ja mam nowych przyjaciół. Ale ja chciałem pograć z tobą, nie! Baconka, moja jedyna przyjaciółka! Nie! Baconka, czemu dołączyłaś do tych Slenderów? Nie! O nie, ona ma fajnych kolegów z Robuxami. A jestem biednym dzieckiem bez Robux. O no nie no, podejdę do nich, może mnie zapolubią. Hej, mogę z wami potańczyć? Ha, 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 spaduwa! O nie, to są oderzy! O fuj, co oni robią, no! Ach, naprawdę, źle Baconka, że z nimi się zadajesz, a jest ze mną. Ej, to zjeść za moje ostatnie pieniądze jabłko. O Jezu, jestem. Mamo, mogę parę Robux, proszę, bo moi koledzy się ze mnie śmieją i w ogóle naśmiewają i jestem smutny, no. No w sumie? Spoko, dziecko, chodź. Mamo, ja nie wierzę, że kupujesz Robuxy, serio? Tak, właśnie 10 tysięcy doodwuję. Nie wierzę, serio, co się dzieje? Będę mieć do minusa. Tak, właśnie kupiłam. Mojemu bratu, haha, nie tobie. Co? Nie, nie. Nie. O, mamo, dzięki, wydam kolejne 10 tysięcy Robux na nic, nie, to był prank, super. Proszę, dajcie mi Robuxa, chociaż jednego, bo moi koledzy mnie wyśmiewają. O, jakaś bogata pani, dzień dobry, proszę pani, dzień dobry, da pani mi Robuxa. Dziecko, właśnie szukamy dziecka do adopcji, może chcesz być z nami? Czy ja będę adoptą? Tak, ja chcę. Okej, bierzemy go, Halina, nie musimy jechać do przedszkola przynajmniej. Co, jeszcze kasę mi dajecie, jo, jakie cudy to się stało tak szybko? Moje życie jest naprawdę bardzo szybkie, jo. Ja, jeszcze szybkie auta, co się dzieje? Dobrze, nasz nowy synku, mamy coś dla ciebie, tutaj jest twoje nowe auto. Co, podpisane w 4 Hero, ja cię kręcę, czy to jest Lambo Babagini? O, a mamo, a mogę jakieś ciuchy nowe? Pewnie. Ja. Yo, ale wyglądam kozacko. O, nie gadajcie, czy to też jest dla mnie? Tak, to jest prehistoryczny dinozaur. Zapłaciłem za niego 6 milionów, ale jest dinozaurem prawdziwym. Co? Mam dinozaura. Yo, i jeszcze szczura. Ale kozak, to jest mój tata z przeszłości. O, ale jesteście fajni rodzice. Jakim cudem to się w ogóle trafiło mi? A to jest twój nowy dom. Ja cię kręcę. No to wbijamy na imprę. Pierwszy dzień w domu. O, synku, czekaj! Czemu wy macie mojego synka? To jest moje kochane dziecko! Oglądajcie do końca ten film, ponieważ dziwna mama nas zaadoptowała w Brookhaven, potem obrabowała z nami sklep. Ej, mogę zobaczyć YouTube'a? Na twoim iPhone'ie? Nie! Dziś mamie, co wy tu robicie? Nie, już sprzątamy, no, nie, przepraszamy! Nie. Przepraszamy, już sprzątamy! Ale ona jest miła! Rodki Marysie tutaj sprzątają, o co chodzi? Sprzątamy, no, a co? Co, nie musicie sprzątać, co? Tak, nie musimy? Nie musimy? Jednak miła jesteś! O ja, myślałem, że musimy! Ej, to... Czekaj, ona nam nie kazała? To kazała nam jej córka, ona jest niemiła! Mamo, jestem głodna, niech te środki mi zrobią kanapę. Simon, kanapkę. Co, jakie środki? Kanapkę, ja nie. Nie, my nic nie będziemy robić, mama nic nie każe, hehe. Fajro, zrób mi kanapkę, ale już. No dobra, niech ci będzie, ale... Dobra, chodź Simon, ona jest dziwna, naprawdę. Ma farta, że tutaj była pierwsza, no. Simon, chodź tu, no. A co tu jest co na tym ty? Nie, nie, nie bierz tego. O, patrz, odkurzacza. Nie. O, wyjąłeś jej, tak, o fuj, to ma jakieś szczury w środku. Nie jest tego, nie! Daj jej. Ciekawe, co powie na to, jak szczury dostanie. O, skończyliśmy, pani królowo, proszę bardzo. O, oczywiście, proszę. Tak, proszę. Dobra, za 3 sekundy próbuję. 3, 2, 1. O, jaka niedobra, fu! Powiem mamie.
Dlaczego mi taką zrobiliście ze szczurem kanapkę? Nieprawda! Szybko, Simon, spadamy, szybko! Ja wam pokażę! O nie. Przepraszamy, już tak nie zrobimy, Simon! Ole fura! O kurczę, ho! Wow. Ty umiesz jeździć? Nie umiem, ale dobra! Wow! Mamo, cały dom został wysprzątany tak jak kazałaś. Już jest wszystko gotowe. Mamo! Dobrze. Mamo! Co? Ja nie chcę z nimi stać obok tego Firota. Nie musisz stać przecież, no. No masz. Ej, ała, dostałem w oko, Simonek. Czemu go uderzyłaś, mamo, zrób coś. Mamo, zrób coś, właśnie, ona mnie bije. Ej, co jest, ona go zabrała. Mam pani, mamo, czy pani nic z tym nie zrobi? To jest moja córeczka, ona nigdy by nic z tego nie zrobiła. Ale ona zabrała mojego brata. Simonek, co ona ci zrobiła? Potrąciła mnie. Czy ty jesteś teraz... Nie, Simonek, to saj krzaczek. Nie, ta rodzina jest naprawdę dziwna. Pani mamo, zobacz. Pani mamo, no nie, ona ignoruje nas. Poszła jakieś dziwne rzeczy oglądać. Simonek, ja się stąd nie mogę wyciągnąć. O Jezu, wszyscy już poszli spać, bo się powoli ściemnia. A Simonek dalej jest w tym krzaku, ja go nie mogę wyciągnąć. Oj, daj mi jedzenie, proszę. Już, czekaj, znajdę coś w lodówce. Nie ma. Wygrzebałem te chipsy, Simon, masz. Nasypię ci, czekaj. O, no super, dobra, nie, no on jest w jakimś krzaku, to jest tak bez sensu sytuacja. Dobra, nie, ja muszę się ogarnąć. Idę do mamy powiedzieć, żeby go wyciągnęła. Nie, o, mamo. O, czekajcie, bo on gada. Mam, złapałem ich już, no dobra. Jeden jest w krzaku, ale i tak ich złapiemy, dobra. No. Co ja słyszałem? O nie, no przestań gadać. O, mamo, cześć, mamo. Cześć, mamo, właśnie mam pytanie, bo mój brat jest w krzaku, wiesz? Mogłabyś sprawdzić? Dobra, wyciągnę go, jak tak bardzo chcesz. O, tak, proszę, mamo. Jest, udało się. Dobrze, ale mamo, gdzie ty z nim idziesz? Co jest? Mamo, nie, czekaj, co ty robisz? Nie do mikrofalówki, halo, Simon. Tym razem macie farta, idziemy na lody za chwilę, co by na to? Nie wiem, po tym co zobaczyłem. Simonek. Nie masz. Dobra, widzę, że Simonek chyba i tak jest głodny, no. Ale się cieszę, zjem pierwsze lody od kilku lat, Sejbobek, cieszysz się? Cieszę się, oh yeah, idę tańczyć aż. Mamo, proszę, zamów to. Aha, proszę, zamów nam lody. Witam. Poproszę darmowe lody. Jakie darmowe? Jak darmowe? Darmowe. Co jest, Simonek? Czemu nie tańcz, przestańmy tańczyć. Simon, nasza mama ma... Czekaj, co pistolet ma? Nie wiem, ej, ty widziałeś, że twoja mama jest taka zła? No proste, że tak. To naprawdę jest mega dziwna mama. Jeszcze kaska. Nie, co to jest? Przecież to jest rabunek, zaraz policja przyjedzie. Mamo, ale co ty robisz, mamo? Teraz kupujesz. Za darmo tutaj nie przyszła. Napakuj. Ale ty ma. Dobra, macie. Dobra, mam. Jest, mamy co jest, nie? Simonek ubierzmy udział w przestępstwie. Idziemy? Jaka ciężarówka? No nie, mamo, co jest, Simon? Musimy stąd jakoś zwijać się za chwilę. O nie, co tu się dzieje? Ej, Simon, też to słyszysz? Policja chyba. Nie. Simonek, jedziemy. Ej, ona wjeżdża na górę. O nie, Simon, ona chce nas zabrać, wiem gdzie, do Antarktydy. My spadniemy, Spadniemy. Co tu się dzieje? Ta matka jest naprawdę szalona, ja nie chcę z nią już być. O, co ona robi? Nie. Padamy. Nie, mamo, przestań, proszę. Dobra, chodź szybko na górę. O nie. Ej, czekaj, są drony. Nie no, mamo, na pewno mamy skakać? A teraz wsiadacie do wózeczków. Nie, no jak to? Przecież... Co to jest w ogóle za rodzina jakaś dziwna? Czekaj. Ej, policja wjeżdża, Simon! Simon, czekaj się. Jedzie! Graj na czas! Skakujemy, zostawiamy ich tu! No dobra, wsiadam! Wow, leć, Simon! Co to jest? O, policja po nich przyjechała. Dobra, strzelają się tam! Lecimy, Simon! Co tu się stało właśnie przed sekundą? Jak wysoko, musimy gdzieś lecieć, szybko. Dobra, lecimy na... Wow, ja nie wiem co tam się dzieje, tam oni się strzelają, bo nie wiem, chyba już ją zamknęli, naszą mamę. Dobra, zlatuj na dół, zlatuj na nasz dom, tam będzie dobrze. 3, 2, 1, wow! Jestem na domu, jest, udało się. Simon, leć, dawaj. 3, 2, 1, dawaj, wow. Jest, wow! Są w więzieniu, to Simon, my teraz musimy gdzieś zamieszkać. Zjedź bananka. Czekaj, ale my jesteśmy teraz bezdomni, bo my straciliśmy. Teraz Simonek, wiesz co, chodźmy zjeść jedzenie. Faro, sorki, że ci przerwa, ale weź patrz do góry. Co? Co jest?
O! Co to jest? Drony! Co się nie dzieje? Czekaj, czy to jest nasza mama? Jak ona uciekła od tych policjantów? Simon, chowaj się, bo ona nas złapie. Czekaj, chodź tu, za rok. Dawaj. Gdzie ona leci? Zobacz, lecą tam. Ej, skoczyły, chodź tu. Co tu jest? Wchodzą do banku. Co jest? One rabują go? Nie gadaj. Ożeż ty. Wydaje się, że policja sobie nie dała rady z nimi, no. No, to my musimy wszystko... Wybuch był, czyli to znaczy, że... One weszły do banku. Szybko, bierz kartę, szybko. Dawaj. Dobra, chodź tak, na górę, tak, dawaj. No nie, wysadziły wszystko. Co jest? Nie ma kaski. Czekaj, to jak one uciekły niby? Skoro nie ma kasy... Ej, wentylację, dawaj tu. Nie, daj. O kurcze, tu jest tajne przejście, Simon. Dawaj na dół. Schodzimy. Do czego to jest mniej przejście? Ej, idziemy tam, dawaj, idziemy, go. To jest ich podkop. Znam to miejsce. Przecież to jest, tutaj byliśmy ostatnio, ja to zakopywałem. Czekaj, jak myślisz, że one są tutaj? Czy nie? Chyba poszli. Nie no, dobra, sprawdźmy. Dobra. Otworzyłem to. Chodź na dół. Nie ma. Kogo my tu mamy? O nie, Simon! Nie, Simon rączki nie wszedł! Proszę. O nie, rączki? O nie, co ja narobiłem? Do środka. My nic nie zrobiliśmy, no, proszę, stawcie nas. Przecież nas szpiegowałeś. Nie, wcale. To był mój, kot? O, no, mój kot to zrobił, tak, dokładnie. Jaki kot? Nie. Siadaj tu, koleżko. My przejdziemy kasę i zaraz się wami zajmiemy. Przejdziecie kasę, no dobra, siadam. Ej, mam dostęp do kamer. Ej, co za, one są nieogarnięte. Jak się wychodzi z tej kamery? Ej, Simon, dobra, ja jednak nie wychodzę. Simon, jaka z tej... O, dobra, wszedłem. Wow, policja tu jest. Co tu się dzieje? Simon, Nieważne. Uciekaj. Dobra, Simon, chodźmy stąd. Szybko, dawaj. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Dawaj, zamykamy. Dawaj. Simon, dobra, zamknęliśmy to. Czekaj, to co teraz robimy? Kneblowanie? Nie, kneblujemy, tak jak ostatnio. Cyk i już stąd nie wyjdą. Dawaj, spadamy stąd, szybko. Jest, udało się. Ej, czekaj, tylko przypadkiem nie zamknęliśmy policjantów? Wyjdą jakoś, dobra, chodźmy. O, po wszystkim, dostaliśmy rodzinę zastępczą. Simonek sobie tutaj śpi, co nie? Po wszystkim jest mega fajnie według mnie. Już się wszystko położyło. Simonek, co to jest? Simonek, budź się szybko, to ona. O nie. Chodź szybko, uciekaj, to ona tu stoi. Jezu, pomocy. Szybko spadamy stąd, mamo, gdzie jesteś, mamo? O nie, to jest jakiś koszmar. Spadaj, dobra, 3, 2. Ja, dobrze jest, nie, Simonek tam został. O nie, dobra, spadamy stąd, Simon, idziemy stąd. Ja cię kręcę, dobra. Rodzice mnie wykopali z katy i muszę spać na jakimś... O, moje plecy, w ogóle jak ja postawiłem ten namiot. To jest jakiś nowy update w Brookhaven. Dostałem tylko piankę do jedzenia, której nie mogę dotknąć, bo ona jest tak daleko, zobaczcie. Ach, cześć rodzice, co tam u was? Tato, nawet mi dzień dobry nie powiesz. Mamo. O Jezu, no. Rynek, siadaj i nie gadaj. Jezus, moi rodzice są okropni, naprawdę. Ach, dobra, skoro i tak mogę usiąść, to spoko. Pieski 3, to mój ulubiony serial, naprawdę, tato. Cieszę się. Ku, ty miałeś posprzątać bardziej niż oglądać ten serial. Simonek może sobie normalnie siedzieć, czy co? Simonek to jest ulubione dziecko, a ty jesteś zwykłym nubkiem. Nie, on mnie nazwał nubkiem, co za ham w ogóle, no. Ach, no dobra, w sumie to mogę posprzątać, co nie? Simonek, a ty? Czemu on cię trzyma w ogóle? Ale pyszny bugek, tato. Dobra, nieważne, on zawsze je. Ach, dobra, wszystko jest zmienione na kolor niebieski. Wszystko idealnie posprzątałem, wymyłem. I zobaczcie, kto jest piękny dom w tym momencie. No to jest najpiękniejszy chyba w całym Brookhaven. Dobra, ej, spytam się rodziców. Jaki piękny dom, synku, naprawdę. Co to jest za ohydztwo? Niebieski to mój najgorszy kolor. Pralka czy lodówka? No, jaka pralka czy lodówka? Simonek, co oni mi każą zrobić, Simon? Cofajucik? Tam sobie. Oni mi każą pójść do lodówki. Właśnie tu! Co? Mam wejść do lodówki? Przecież to jest nienormalne, no. Ach, no dobra, wejdę już, Jezu. Najgorsi, zimno, rodzice. No i mnie zamknęli, nie. Simonek! Psztyko mi, fałciku, nie mogę nic zrobić. O Jezu. Zimno mi. Ale przynajmniej mam pizzę, tak. Jednak jest zimna i lodowata cała. Minęły 2 godziny, jestem całym zamrożony. Co, on jest zamrożony? Dobra, idę po niego. Tato, cały jestem niebieski przez ciebie, no. Synku, cicho bądź i teraz marsz się do szkoły.
O, do szkoły, w końcu tych głupich rodziców nie będę widzieć na oczy. Ach, Simonek, zobacz, co oni mi zrobili, cały jestem zamrożony. Fajucik lodzika może? Nie, nigdy lodów, no. O Jezus, okropna rodzina, no. Dzień w szkole, ej, Simon, czemu ty masz taki mały plecaczek, a ja mam takie coś na plecach? Ponieważ ja mam takie coś, rodzice mi pozwoli wziąć. A, bo ty masz tableta, no tak, a ja nie dostałem oczywiście. O ja, tu jest kamper, ale śliczny, tu mamy ten, ale nowy, super. Och, tatusiu, dzięki, że masz taki fajny kamper, naprawdę. Ale synku, ty idziesz na piechotę, masz się przebiec. Ktoś dobrze mówi, dobrze ci to zrobi. Co? Simon, a co ty o tym sądzisz? Przecież to jest chamskie. Jeź, no fajucik, ale ja nie mam nic do gadania tutaj. O, no racja, dobra. Simonek, to ja was dogonię. O Jezu, jaki ciężki plecak. Dobra, no i mi odjechali, odjechali mi szybko, no, nie zdążę, nie, no nie, najgorsza, ała, jeszcze ten ciężki plecak, o nie, najgorsza rodzina, hej, ja nawet ich przeganiam, oni są tacy wolni, no nie, no i mnie wyprzedzili, tak, ale w sumie, to ich wygrałem z nimi, ach, dobra, idę do szkoły, cały zmrożony. Dobra, synku, dotarłeś do szkoły, ale dostałeś piątkę z minusem? Co? On dostał piątkę z minusem? Dobra, raz, dwa, oddawaj pieska, on cię zmienił. Nie, nigdy wam nie oddam Firewatcha Juniora za żadne skarby. Zostawcie mnie. Szybko, nie, oni chcą mi zabrać pieska. Szybko. Dobra, to jest mój ukochany, ja go nie zostawię. Nie. A, no i czemu ci nie da przeskoczyć, jakie głupstwo. A, no i super. No, także zabieram go. Nie, Firewatcha Juniorze. Zostawcie go, no, bo zaraz wam przywalę. A, ale się wkurzyłem w tym momencie. Teraz się tak wkurzyłem, że wyjmę siekierę. Nie, dobra. Przesady, może się zaliłem. Wyjmę coś, czym nie wiem co to jest, ale idę ich pobić. Ja naprawdę nie mogę, nie mogę tak czekać. Wrzucę go do szafy. Nie, proszę. Proszę, nie. Simonek, widziałeś co się stało? Jutro go odzyskamy. Jutro go odzyskamy, pomożesz mi, naprawdę? Tak. Dobra, okej, okay. Minęło jakieś 3 godziny. Już się powoli ściemnia, rodzice poszli na drzemkę. A ja postanowiłem odebrać mojego pieska, tak. I Simon w ogóle śpi z nimi, co nie? Powiedział, że się boi, żeby... O, zobaczcie, tam jest Simon. Dobra, trzeba uważać, żeby mnie nie usłyszeli. Simon, cześć! Dobrze, że mnie nie słyszą, co nie? Fajut, idź sam tu twarz. No chciałem pogadać z tobą, wiesz, nie możemy ich obudzić. Nie tak głośno. A, dobra, czyli głośniej, tak? Powiedziałeś. Nie, idź stąd, poszedł. Nie, no, dobra, idę stąd. Sorry, Simon. Dobra, musimy znaleźć miejsce, gdzie jest Fajut Baby Junior. Tutaj? Tak, może w sejfie jest, proszę, bądź w sejfie. Tak, jest, był w sejfie. Jest, udało się, dobrze, to bardzo dobrze. Teraz muszę iść tędy. Okej, o nie, rodzice. O, jest, udało się, Baby Juniorku Fajrocie. Och, dobrze, że jesteś w Fajrocie Juniorze, dobra. Dobra, cyk, postawimy sobie to, postawimy to. O, idę spać, jeju. Dzisiaj ważny dzień, mój brat ma urodzinki. Przyniosłem mu prezent, tak naprawdę to spakowałem tam po prostu. No co, no trawę, no i jakieś ziemię, żeby miał na uprawy, wiecie. No nie mam pieniążków, bo rodzice mi nie dają kieszonkowego, no i wiecie. O, są tu ludzie, dobra. Na. Wszyscy tańczą, yo, jaka impreza. Co, pistolecik na kulki, o, zawsze wow, pistolet na kulki dostał, ej, to pobawimy się razem. Dobra, ja mam fajniejszy prezent. Kajdanki takie zabawkowe? Ja, kajdanki zabawkowe. I? Uwaga. Nie, no nie musiałeś, nowy telefon. Co? Nowy telefon? Dobra, mój będzie najlepszy. Simonek, wiesz co ci przyniosłem? Patrz, zebrałem ziemię i trawę i przyniosłem ci ją do uprawy. Fajne, dzięki. Tato i mamo, słyszeliście co kupiłem mojemu bratu? Co ty kupiłeś taką ochytstwo? Naprawdę, weź się wstydź za siebie. No Jezu, zawsze mnie hejtują, ja tylko chciałem, nie miałem pieniędzy, tak, na inne rzeczy. Nie przejmuj się, Fajut, liczy się gest. Właśnie, liczy się gest i kupiłem koledze ziemię na urodziny. Wow, nawet tort jest Simonek, to Simonek chyba pierwszy ma kęsto, nie? Halo, co wy zaczynacie jeść tak po prostu? No nie, nie jedzcie tego, no nie, no i dla mnie nic nie zostanie, ja też chcę. No nie, wszyscy się rzucili, ja nic nie dostałem. Ej Simon, gdzie my jesteśmy? No to jest fajny taki pokaz talentów. Rodzice ci nie pozwalają, ale chodź ze mną. Pokaz talentów twojej rodziny? Ej, a może coś wygrać? 100 000. 100 000 robuxów? O ja, to będziemy bogaci. Dobra, chodź Simon, idziemy tutaj. Ale ja mogę, czy rodzice mi zabronili? Zabronili, ale chodź ze mną. Dobra. A Simon, co ty będziesz prezentować? Bo ja na pewno będę grę na gitarze, tak.
No właśnie, ja się troszkę stresuję, Fajut, i nie wiem zbytnio, ale coś wymyślę. Może taniec? Taniec? Przecież to jest świetny pomysł, Fajut, dziękuję. Yes! Dobra, to teraz ja idę na gitarę, to iść pierwszy, dobra? Pierwszy wychodzi Simon, który pokaże nam taniec breakdance, zapraszamy! To ja! Dobra, Simon, wierzę w ciebie. Ale dęsy! Wow, Simon, dobrze ci idzie! Wow, nawet bije brawa. Och, fajnie poszło. 3 gwiazdki! O, dziękuję, Fajut, 3 gwiazdki dostałem! Jest, super! Dobra, teraz moja kolej. Uwaga, teraz dobra. Teraz następny wychodzi Fajut z gitarą! Dobra, 3, 2, 1, 0. Kiedyś grałem na gitarze, a teraz jestem noobkiem i robię robuxy. W sumie to było przepiękne, wygrywasz! Wygrywam? Masz 100 tysięcy dolarów! Jest, wygrałem, Simon, słyszałeś? Wow! Fajut, czyli co teraz, co mi kupić? Mamy 100 tysięcy robuxów, yeah! Jesteśmy bogaci! Tak, to nie może być, miał wygrać niebieski. Co to ma być? Przecież to są jego urodziny. Jak ten zielony to dostanie normalnie w domu? Ach, wracam do domu jako milioner, 100 tysięcy robuxów, to ja teraz wydam to na wszystko. Rodzice to wzięli, więc myślę, że mi dadzą za chwilkę. Dobra, mam nadzieję... Nie, co? Rodzice, co wy robicie? Czemu palicie kasę w tym? Co? Musieliśmy zrobić opał, a ty nie powinieneś tego wygrać. Co? Mamo, ty też? No co? Słuchaj się, taty. Nie, no, oni mi palą kasę. Nie, tego już jest za wiele. Oni się nade mną znęcali, więc w tym momencie muszę zrobić zemstę. Tak, to będzie zemsta. Dobra, zedytowałem kajdany Simonka, żeby były tak mocne, że po prostu złapią ich dwóch, więc teraz idę, muszę tylko tutaj. Kajdanki, a masz! Dobra, idź czy mama szybko. Co ty robisz, synu? Nieważne. O, mama, kajdanki, a masz! Dobra. A, i co? Teraz jesteście złapani. Wypuść nas. No właśnie. Nie, za to, co mi robiliście, teraz dostaniecie karę. Tak, chodźcie za mną, teraz lepiej. Raz, dwa, na górę, włazić. To jest jakieś opuszczone miejsce. O Jezu, tu ich zamknę, tak. Za to, że mnie oni zamknęli w lodówce, niszczyli mi po prostu wszystko. Chodźcie, no, chodźcie, teraz co? Teraz się boicie? Mam pistolet na kulki od Simonka, no. Dawajcie. Dobra, teraz tutaj właśnie, proszę. Co, nie bójcie się. Zostaw nasz synie, przepraszamy. Nie, teraz już za późno. No, i tutaj o, dobra, tu zostajecie na jakiś czas. Ale myśleliście, że to wszystko z tej nauczki? Otóż nie, bo... Halo, policja, dzień dobry, proszę zabrać moich rodziców, którzy się nade mną znęcali. Dzisiaj niechciane dziecko zostało TikTokerem najsławniejszej klasy. Oglądajcie ten odcinek do końca, będę mega wdzięczny. I ja teraz się siebie pozbędę. Nie, to nie, proszę, nie, ja nic nie zrobiłem przecież, halo. Raz, dwa. Nie umiem pływać. To mam 6 lat. Super, zostałem bez rodziny. Ach, ledwo co umiem mówić, mój piesek tonie. Fajrusi juniorze, nie toń. Co jest? Kto to przyszedł? Zobacz, mamy orangutan tu leży. Weźmy go, przygarnijmy. Dobra, bierz go na plecy. Co? Kto to jest? To będzie nasz nowy orangutyfy 4 i Roach. Co? Ja takiego nazwy nie mam, halo. Syneczku, to nasza nowa luksusowa willa, zauważ. Co? Co to ma być? Przecież to nie jest willa, tato! W sumie to nie jest tak źle. No, synku, zobacz, jemy sobie na przykład śmieci na obiad tutaj. Ej, no nie gadaj! Ta lodówka nawet nie działa, tato! Tu jest ukryte przejście. Dobra, nie mam pytań. O! Chociaż szczoteczkę mamy, to dbamy o higienę, tak? No nie! Dbamy, dlatego mamy każdy jedną szczoteczkę! O, co? Czy wy wszyscy myliście tym zęby? Tylko mamy dla ciebie naprawdę świetną niespodziankę. Z tyłu domu jest basen. Co? Basen? Ja myślałem, tak, że ten dom jest taki biedny. Będę mógł zapraszać kolegów i w ogóle. Mamo, gdzie tu jest basen? Nie. Czy o to chodziło? Synku, pluskaj się, to jest bardzo dobra rzecz. No ja nie wiem, czemu w ogóle ten parasol jest zniszczony? No nie. Kupiliśmy się za nasze wszystkie pieniądze. Jedyny telefon, jaki nas było stać, nie jest najnowszy, ale będzie ci potrzebny. Rodzice, Jezu, dziękuję. Samsung Young, ale i tak, to rodzice, przecież to kosztuje 10 zł aż. Jezu, dziękuję ci, mamo, wydaliście wszystkie pieniądze. Czemu ty trzyma odkurzacz w ręku? Synku, to jest odkurzacz i on nam się zepsuł, no. A, dobra, to wyrzućcie go po prostu na śmieci, wiecie? Śmieci, ja nie chcę. A, czemu on ożył, mamo? A, bijmy go. Uciekajcie. A, czemu ten, co jest z tym odkurzaczem? Uciekam. A, autodestrukcja za 3, 2. A, rodzice, uciekaj, a co jest? Czemu odkurzacz za 2 złote kupiliście? O nie, nasz dom się pali. Mamo. Spalił nam się dom. Linka, spokojnie, kupimy nowy, kiedyś zarobimy. O Jezu, rodzice. Dobra, mam pomysł. Nagram to na TikToka, może ktoś nam pomoże. Halo, dzień dobry, TikTok. Dobra, włączam. Halo, dzień dobry, właśnie spalił nam się dom. Zobaczcie to na TikToku. Jest mega straszne, moja rodzina przez ten głupi odkurzacz zniszczyła swój dom. Zostawcie serce i nam pomóc, jeżeli chcecie. Będziemy wdzięczni. Synku,
dlaczego to nagrywasz? Nie jest śmieszne, to jest smutne. Znaczy, to nie miało być śmieszne, mieli nam... A, dobra, po co ja to nagrywałem? Jestem noobkiem. Dajcie złotówkę, prosimy, zbieramy na odbudowę domu. Mamo, przysięgam się, że uzbieramy. O, pierwsza osoba. Dzień dobry. Witam. Czy to ty jesteś tym dzieckiem, któremu spalili dom z TikToka? Co? Jak to? Czekaj. Masz 100 tysięcy lajków, przecież to wszyscy widzieli. Co? Czekaj, sprawdzę. Mamo, rzeczywiście, mam 100 tysięcy lajków. Co jest? Co to znaczy? Wszyscy pytają się, jak nam pomóc. Oja. Czy ty my jesteśmy... Sła... $10, proszę. Dziękuję, mamo, jesteśmy bogaci. Mamo, idziemy zjeść obiad w końcu od tylu dni. Chodź szybko do restauracji. Szybko, dawaj, jedź. Jest, udało się. Nie wierzę, że mamy kolejne miliony lajków, no. Co robimy z tego? Mamo, podjechało coś. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę pana. Dostał pan z wynagrodzenia od TikToka $100,000 za to, że nagrał pan taki dobry. Co? $100,000? Nie! Dostałem worek kasy, mamo! Kupimy sobie nowy dom. Nowy dom, i wszystko się zmieni w końcu. W końcu będziemy bogatszą rodziną od TikToka. A mogę pana nagrać? Pewnie, stary, chodź, taję. Dobra, mamo, nagrywaj. 3, 4, dance 2. Renegade. Wow, dobra, dziękuję panu za TikToka. Piona. O, mamo, ile lajków już mamy? Dobra, sprawdzę, czekaj. O, już 1000, jak to szybko leci. 3000, 100 tysięcy już lajków. Co jest? Dobra. O, na razie musimy przerwę sobie zrobić. Idziemy kupić nowy dom, mamo. Synku, jesteśmy z ciebie dumni. No, tato, mamy największą willę, jaka była do kupienia. Znaczy, nie, no, jeszcze są większe, ale jeszcze nie mamy aż tyle pieniędzy. Jo, zobacz to, wykupiliśmy to. Ej, a jakieś lepsze ciuchy może? O, z fajrod.pl może kupimy, rodzice. No, proszę. No, dokładnie, kupimy do sklepu szybko. Jest, dobra. Bang, wracamy z fajrod.pl. Jo, mamo, jak to wyglądasz, kozacko. Jo, no. Gucci nawet masz. A tata? Jak ty powie, tata, no dobra. Ja, chodźmy do środka. Mamy najlepszą willę. Dobra, ja nagrywam kolejnego TikToka. No, widzowie, ogólnie jesteśmy najbogatsi w tym momencie na Brookhaven. Zawsze dziękuję wam wszystkim, bo to dzięki wam wszystko się stało. Piąteczka dla was. Yo, mamy już miliony obserwujących. Rodzinka.pl. Uwaga, wchodzicie sobie tutaj. Cyk, cyk. I macie ukryte miejsce pod tym czymś. Możecie trollować swoją mamę na przykład. Skacząć tutaj i jej wyskakiwać, co nie? Fajne, nie? Ja zobaczyłem nowy trend, avocados from Mexico. Jest, muszę to nagrać, szybko. Mamo, idę nagrywać TikToki. Dobra, mam tego trenda, co nie? Mam nadzieję, że to się wybije. O nie, co ja zrobię dla wyświetlenia TikToku? Dobra, idę. Dobra, trzeba przejść bokiem. Okej, dobra, cyk. I teraz trzeba wejść tutaj. TikToka, dobra, o, ktoś idzie po jedzenie, dobra, nagrywam. O, wziąłbym coś do jedzonka. A co to, awokado? Uwielbiam awokado. Ej, ty, ja mówię. Czemu to awokado mówi? Halo! Avocados from Mexico! To awokado żyje, pomocy! Pozbyć się awokado! Proszę pana, to był żart, to był TikTok! Ten TikTok się nie opłacał, to no. Dostałem się kierą. Dostałem się kierą, no i. Ale sprawdzę, ile lajków jest. Avocados from Mexico! Dobra. Co? Milion lajków? A to milion lajków, część to! Czy my będziemy teraz miliarderami? Dobra, kolejny TikTok, widzowie, to wystarczy, że tak. Dawaj, chłopczyku, złap mnie na koszyk, tak jak umawialiśmy się. Teraz wasz kolega musi was puścić! Wow! I właśnie w ten sposób możecie latać na naszym świecie, wiem, to jest mega fajne. Ej, co jest? Ej, halo, ja lecę za wysoko! Halo! Nie umiem pływać! Pamiętajcie, aby to robić w kasku. O Jezu, na pewno chcesz robić tego TikToka, mordo? Tak, damy radę, ziomek. Dobra, stary, to lecimy. Uwaga, łapię cię na ten koszyk i gotowy, ale nie masz kasku nawet. Dam radę, dawaj, nagrywaj to. Okej, a więc uwaga, widzowie. Tak się robi rzut kolego. Nie, on spadł, nie, halo, nie. O nie. Au, ja też się podkryłem. Okej, widzowie, to mój pierwszy dzień w szkole. No i czuję się troszeczkę smutny, bo boję się, jak koledzy na mnie zareagują, no. Dobra. Witam wszystkich, dzień dobry, mój pierwszy dzień w szkole. Fajru, tutaj od TikToka. Mogę autograf, mogę zdjęcie? Tak, spoko. Chodźcie, robimy zdjęcie. Cyk. O, zobaczcie, spotkałem moich fanów w szkole. Jo, co jest? Ale kozak. Wow, nawet mnie nosisz na plecach, dzięki, stary. No spoko, dla siebie królu wszystko, gdzie idziemy? Na stołówkę! Siema, mam ogólnie mojego własnego kolegę. Zobaczcie.
Ale pyszna kolka, o Jezu. Ach, wszystko jako TikToker wydaje się lepsze, wiecie? Fajnie. Teraz wychodzę dumnym krokiem. Jak super, o. Dzień dobry. O, czy to ten TikTokerek? Tak, chcecie zdjęcie? Spoko. Aha, ja się skejtowałem. Au, czemu mi przywaliliście, a? Nubek. Au, au, nie bijcie mnie, proszę, no. Au, au, nie wpychajcie mnie do szafki, koledzy. A, pomóż mi, Kubusiu, o nie. Teraz swoje TikToki będziesz nagrywać w szafce. Stawcie go, on nic wam nie zrobi, powinniście być dla niego mili, wiecie? W sumie to masz, nie masz racji. Dostał jego fan, odfollowuj go. Mam pieniądze, mam normalnie sławę, ale moi rodzice odeszli. Nie mogę. O, byli dla mnie najważniejsi, byli się rodzice, wiecie. Już mam 30 lat, muszę się wziąć w garść. Pamiętajcie, że zawsze trzeba się brać w... Synku, pamiętasz mnie? O nie. O nie, ja cię pamiętam z początku. To ty mnie wrzuciłeś do basenu. A masz. O, synku, to nie tak jak myślisz. Ja chciałem tylko dla ciebie dobrze. To już jest zamknięty temat, tato. Nie będę z tobą mieszkać. Zostałem porzucony przez mamę, adoptowała mnie jakaś zła rodzina, ale w moim pokoju znalazłem wróżki, które dawały mi wszystko, nawet moc latania na Brookhaven. Oglądajcie ten odcinek do końca. Zawirusowany komputer. Jesteśmy biedną rodziną. Dlaczego tak jest, mamo? Czemu zawsze jesteśmy biedni? Nie stać nas na pieniądze, nic nie mamy. Nie stać nas na pieniądze. O Jezus, telewizja w ogóle nie działa. Bo chociaż jakieś jedzenie, marchewki, proszę, bo jestem taki głodny. Muszę ciebie oddać do adopcji, bo nie mamy na jedzenie, na nic jam. A co to jest w tej lodówce? Czy co do adopcji? No, trapy. Mamo, proszę, nie oddawaj mnie, no. Please. Zobacz, sama lodówka jest atrapą. No, nawet ta ściana jest. Mamo, nie, proszę, nie dawaj mnie tutaj, proszę, ja będę tak smutnym dzieckiem. Będziesz tutaj lepiej, znajdziesz lepszą rodzinę. Nie, mama mnie oddała do adopcji, no, mamusiu. A, chociaż mój kolega, o, zrespię dziecko, czemu zrespiłem dzieci? Ale mamo, no. Nie, już przyszła rodzina, nie, proszę, tylko nie oni. O nie, oni są w karikaturach. Dzień dobry państwu. Dzień dobry, o cześć dzieciaczku. Cześć, ja się wstydzę, może nie podchodźcie, dobra? Nie, podejdź tutaj, podejdź. Dobra, podejdę, ale wy nie jesteście zli, bo trochę wyglądacie. Nie, po prostu jesteśmy opanowani i ustawieni dobrze. A, pomocy! Nie chcę. Już podpisaliście papiery tak szybko? No nie, jestem w jakiejś nubowskiej rodzinie, no. Synku, wysprzątaj swój cały pokój, albo wyrzucimy cię z tego mieszkania. To jest zła rodzina, miła rodzina, tak? O Jezu, trafiłem na najgorszą rodzinę. To mogę wziąć chociaż odkurzacz. O Jezu, odkurzę wszystko, mamo. Szybciej. O Jezu. A, przynajmniej sobie pójdę. O, to jest mój pokój, tak? Czy ja słyszałem jakieś Co? Co ja słyszę? Halo, przepraszam, czy ktoś mnie wołał? Mama? Chodź do ściany. Co, do tej ściany? Nie. Halo, ktoś mnie woła, proszę się powiedzieć, bo ina... Co? Czy tu jest przejście? Co to? Hej! Hej! Kim wy jesteście? My jesteśmy twoimi wróżkami chrzestnymi. Tak. Nie, ja nie chcę z wami żadnych wróżek, ja nie chcę. Co to jest? Czemu to jest przy moim ścianie w ogóle, w mojej ścianie? Możecie mi zostawić. No my możemy zrobić dosłownie to, co chcesz. To, co ja chcę? Czyli, czekaj. Czy mogę powiedzieć, co dosłownie chciałbym w tym momencie? Tak. A jakbym chciał na przykład pizzę? Co? On ma pizzę? Co jest? Wy macie pizzę? Ej, dzięki! Co się dzieje? Dostałem to, czekajcie to! Oni są w mojej supermocy, czekajcie, czyli teraz mogę poprosić dosłownie o co chcę? Możesz na nas robić rzeczy, to są dwie zasady jedynie. No spoko! A mam, no i tak nikogo nie chciałem zabijać. O, no, raczej to jasne. O Jezus, ale dobra ta pizza wróżkowa. Ej, bo ja nie mam telefonu, bo rodzice całe dnie mi zabraniają. Ej, a co jeżeli byście mi mogli dać iPhone'a 12, 13? Możecie? Tak, proszę, dwa iPhony? Proszę. Dwa iPhony, jo! Dzięki wielkie, Jezus! Ej, mogę grać w niego wszystko. Tak, tu jest wszystko. Jezu, wróżkowie, jesteście po prostu najlepsi. Mogę wszystko poprosić. Bo ja chciałem strollować rodziców, bo oni ogólnie są źli dla mnie czasem. Ale chodźcie, patrzcie. Chciałbym im zainstalować wirusa na telewizor, dobra? Czy to jest możliwe? Tak, pewnie. Jakiego wirusa? Kotka exe, tak, żeby się wystraszyli, dobra? Wyłączyły się.
O nie. Cholina, co tym telewizorem zrobiłaś? Co to jest? Uciekajcie, uciekajcie, wróżkowie, szybko za mną! Halinka, to ja jestem męczą tutaj, ale weź na go się podłoń, to co jest, ja się boję ratunku! On się boi, ale go stronowaliśmy. Dobrze, dobrze, to wyszło. Ej, w sumie, to jesteście najlepsi wróżkowie, serio, nie wymyślałem, że będę mieć takich kolegów. A skoro jesteście najlepsi, to chciałbym kolor tego domu na czerwony! Ale nie myślisz, że to trochę brzydki kolor? Nie, to jest spoko. Wow, ale kozacki kolor, serio! Ale mama się wkurzy za ten kolor. Nie no, Halinka, to jest za kolor, czemu? Mieliśmy nie robić remontu, jaki brzydki. Ale rodzice są wkurzeni. Dobra, już dostali karę odpowiednią. To teraz chodźmy na miasto. O Jezus, ale fajnie jest sobie pochodzić. Czekajcie, wróżkowie, chciałbym mieć nowe ciuszki, da radę? Tak, pewnie. Wow, dzięki wielkie. Ej, a wy umiecie latać może? Tak, pokażemy ci nawet, chcesz? No spoko, jak wy latacie niby, pokażcie. Serio się da latać na Brookhaven? Co to ma być? Co jest? On leci! Halo! Ej! Jaki cudowny wróżku! Ja też tak chcę, mogę? Pewnie! Zrób to, co my! Okej, okay, dobra, to czekajcie, mam już tą moc. O! O! Jo! Jo! Czy ja lecę? Wow! Co się dzieje? Wow! Ja latam po Brookhaven! Ale kozacko, serio! Wow! To jest najlepszy dzień mojego życia, serio! Ej, czekajcie, czy mogę was złapać w locie? Łapię go, łapię cię, łapię cię! Wow, złapałem! Wow, lecimy razem! I do sklepu, i nad sklepem! Wow, wow! Ale fajowo, serio! No nie, nie umiem latać! Ale i tak dalej będę latać, wow! Syneczku, dlaczego ty latasz? Nara, tato! Ej, dobra, wróżkowie, wywieźcie mojego tatę na Mount Everest, proszę! Na Mount Everest! Szybko, zamieńcie go! Dobra, synku, jesteś uziemiony! Róbcie to, wróżkowie, dawajcie teraz! Co? Gdzie jestem? Synku! O Jezu, jak tu zimno! Jest na Mount Everest, nie musisz się niczym martwić! Dobra, wiecie co? Zrobiło mi się żal, tatusia, proszę, przywróćcie go! Spoko, przywracamy, jest za chwilę za domem! Co? Za domem biegnę już, tato! Gdzie jesteś? O! Tam jest chyba na górze, to... O, cześć, tato! O, syneczku, oj, byłem na jakiejś górze, przepraszam, już nigdy taki nie będę. O, to fajnie, o, dzięki za pioneczkę, tato, a nie jest ci przypadkiem zimno? No właśnie, synku, co to jest tak zimno? No bo byłeś na Mount Everest, dobra, czekaj, ja zrobię to. Szybko, wróżkowie, ciepło zróbcie, dobra? Mega gorąco tutaj, żeby tacie było gorąco, dobra? Pewnie, już się robi. Czemu jesteście czerwoni? Aż tak gorąco jest wam? Syneczku, tak, a do kogo ty w ogóle gadasz? Do ściany czy do mamy? Co, wy nie widzicie wróżek? Serio? Pali się coś! Uciekajcie, nie aż tak gorąco, wróżki, co wy narobiłyście? Pali się, już wiem, dlaczego było tak gorąco. Dobra, spadajmy stąd, nie. O Jezus, tata jest na mnie tak wściekły, że wysłał mi do szkoły z internatem. Co ja teraz mam zrobić, wróżkowie? Nie będą się znęcać, nie, nade mną? Nie, nie martw się, kolego. A, dobra, to ja też wbijam. W sumie, to czego można się bać w takiej szkole? O, siema, bachorze! Wróżkowie, proszę pomocy! No i co tam, nubeczku mały? Co robisz? Tutaj w nowej szkole jesteś? Dobra, wróżkowie, proszę, zlagujcie komputery, proszę! Już się robi, kolego, Oni dostali laga wszyscy. Zobaczcie, ona się zbugowała, dziękuję, wróżkowie, to jest najlepszy prezent na świecie. No i zlagowani, ej, a można ich odlagować jakoś, czy nie? I teraz, jeżeli możecie, to zmieńcie ich w dziewczyny, dobra? Wszystkich, znaczy ją w chłopaka i ich w dziewczyny, to będzie mega beka. What, udało się, oni są dziewczyny są chłopakami, a chłopaka. ale teraz będą wkurzeni, o nie. Dobra, odejdźmy kawałek i ich odlagujcie, dobra? Okej? Okay? Chodźcie, proszę, wróżkowie. Dobra, odlagowali się. Gdzie on jest? Ej, lepiej spójrzcie na swoje outfity! Co się stało, co ty zrobiłeś? Uciekajmy szybko, wróżkowie! Co się tam odwaliło? Ale mam pomysł. Ej, możecie mój ołówek zmienić w coś, co będzie mi dawać pełni w życiu? Taki zaczarowany ołówek. To będzie mocne. Oka, już jest zmieniony. Lamborghini? To wtedy dostanę Lamborghini? Co wy gadać? Dobra, rysuję tu kółko. Rysuję takie coś, to wygląda. Zrobimy tutaj okno. Malujemy tu też kółko. Cyk, narysowane, dostanę. Patrz, co jest przed szkołą. O, przed szkołą jest moje, nie, no co to jest. Chciałem Lamborghini, no. Ale narysowałeś coś takiego. No raz, ja nie umiem rysować, sorry. No to jedziemy, gotowi, chociaż nie mam prawa jazdy, ale ja. Czemu za nami leci dym? Jest tak szybkie, że aż się pali. Pomocy, o nie, ktoś idzie. O nie. Potrąciłem ją, wróżkowie, co my teraz. Ona umarła, czy ja zabiłem. Nie, ja muszę uważać na drogach. Wszyscy uważajcie na drogach. Nie, wróżkowie, możecie to jakoś odkręcić, proszę. Pewnie, odżywimy ją.
Serio? Co się stało? Czemu ja leżę? Idę z powrotem do pracy, no. Rzeczywiście, ja, ale jesteście kozaki, Jezu! Mogę was wykorzystywać do dobrych czynów, tak? Ach, ale fajna i bezpieczna jazda była. Ej, wróżkowie, mam ostatnie pytanie, proszę. Ja chciałbym bardzo, ale to bardzo poznać właściciela gry Brookhaven. Na pewno tego chcesz? No tak. Ale na pewno, bo on jest trochę straszny, no. No tak. To chodź za nami. O Jezus, o nie, co to jest za miejsce? Ja! To jest jakieś ukryte miejsce, ja tu byłem kiedyś. Teraz kliknij to, co pod biurkiem. Co wygada? Serio? Gdzie jestem? Halo? Halo? Dobra, to jednak nie chcę, cofnijcie to. Nie możemy, już za późno. To ja w ogóle nie chcę z wami współpracować, zostawcie mnie. Serio, chcesz nas wypuścić? Skoro nie chcecie mnie wypuścić, to tak, muszę. Dobrze, a więc żegnaj, chłopcze. Jest, udało mi się wrócić do normalności, w końcu. O Jezu, jakie piękne dziecko mi się urodziło. No nie wierzę w to, dziękuję panie lekarzu. Proszę, proszę pani, my tylko je weźmiemy na oddział, żeby je posegregować, tak. O, dobra, ej, stary, już zrobiłeś to? Już robię, czekaj chwilę. To jest pani dziecko, podoba się? No, takie trochę dziwne. Ona będzie wszystkich bić w szkole. Dobra, ja nie mam pytań, tylko jeszcze wezmę, posegreguję z innymi. Ej, stary, to właściwie co my mieliśmy z nimi zrobić? No nie pamiętam. Czekaj, zapoznajmy ich ze sobą. To będzie śmieszne na pewno. Cześć. Nie umiem mówić jeszcze. Gdzie buli? Głupie dziecko. Czy my to powinniśmy robić? Jestem mądry. Gdzie? Pomocy! Ej, stary, łap go jakoś. On jest na X-rayu, szybko. Stary, ja nie wiem, jak to tworzyć. O Jezu. Stary, w sumie który to jest, który one się pomieszały? Dobra, ja biorę tego, a ty tego, dobra? Proszę, oto pani synek, już jest wszystko gotowe, możecie iść do domu. O Jezu, no to świetnie. Synku, będziesz największym bully w całej szkole i na świecie. O Jezu, synku, będziesz najmądrzejszym człowiekiem na całym świecie. Dobra, mamy tutaj deski, okej, weźmiemy troszeczkę. Z moich obliczeń wynika, że tutaj powinno być coś takiego dobrego. Dobra, tutaj mamy... O, tak, mamy sok, właściwie po to mi potrzebne. Dobra, teraz trzeba to oblać soczkiem, cyk, bang, mamy laptopa, tableta, którego sam stworzyłem, jo. Synku, co to jest? Powinieneś ukraść tableta, a nie tworzyć. No tato, ja go sam skonstruowałem, wiem ile to 10 × 10, 20, już jestem mały i mam jeden roczek. Czemu jesteś mądrzejszy ode mnie? Ej, mama, załatw to jako. No, już lecę, masz tego. Ej, no, rozwaliłeś mi tableta, no, dlaczego? A masz, zostawcie mnie, proszę. Rodzice, ja jestem mądry, no. Dobrze, słuchaj, aby zdobyć pożywienie, musimy iść na polowanie. Będziesz mamo, ja nie chcę polowania, bo ja słyszałem, że polowanie jest niebezpieczne, no i to jest bardzo statystycznie niefajne. Czekajcie, a jak wezmę coś stąd, tutaj, to i włożę to do piekarnika, dobra, cyk, jeszcze tutaj troszeczkę tym. Mamo, upiekłem tort, fajny? Proszę, skosztujcie, rodzice, proszę. Nawet dobra. Cyku, to jest przepyszne, ale ty powinieneś być prawdziwym mężczyzną i chodzić na polowanie, a nie robić torty. To jest troszeczkę głupie, rodzice, i statystycznie niefajne. Teraz statystycznie udam się do mojego pokoju. Oj, nie będzie tak łatwo, synku, chodź tu. O nie, on mnie goni, dobra. Szybko, 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 tutaj odkurzacz. O nie, on jest za silny na odkurzacz. Dobrze, a więc żeby być silnym, musisz skoczyć z tego dachu tam do basenu. Nie, mamo, proszę, tylko nie to, ja nie chcę skakać, no. To jest statystycznie bardzo niebezpieczne, wiesz? O Jezu, przeżyłem. To jest okropne, ci rodzice są najgorsi. O Jezu. Wiecie co? Wkurzyłem się, wciągnę im tą wodę. Odkurzaczem! I bang! Wciągnięta woda. Mama się na mnie wkurzy trochę. Mamo, zobacz na basen. Gdzie jest basen? Gdzie cała woda? O nie. Synku, jesteś gotowy na naukę 100 godzin dziennie? Ile godzin, mamusiu? To, syneczku, a co? Nie będę się nic uczyć. O, dawaj tą lodówkę. Synku, co ty robisz? Przestań nam wyjadać z lodówki. O, mamusiu, ale dobra pizza, moja ulubiona. A zjem wam, nie potrzebę wam to. O, to też wam wszystko rozwalę. Synku, co ty wyrabiasz? Przestań, masz się uczyć. Ryszard, co to jest za dziecko? Synku, jeżeli się nie uspokoisz, wystawię ci jedynkę, rozumiesz? Nie rozumiem, tatusiu, ale przygotowam potrawę, bo ja umiem grilla odpalać. Bezpieczne! Podpalił grilla! Dobra, synku, trafiasz na 100 godzin do pokoju. Co ty zrobiłeś z naszym grillem? Jeśli mnie złapiesz, tatusiu... Wszystko się pali! Pomocy! On rozwala nam dom. Dobra, Ryszard, łap go! Halina, on mnie złapał! Pomocy! Co, tatusiu, jakaś jedynka? A może do lód... nie do lóweczki. Juhu! Pomocy! Rzucił mnie, ała! Ta rodzina jest dziwna. Oni każą mi się cały czas uczyć, a tak naprawdę chciałem kogoś pobić. Kolega,
Szczur? No, a masz tutaj! A, ja chciałem się, a! Wiesz co, szczurku, przepraszam, to tak odruchowo, bądźmy kolegami. Dobra. Ryszard, czemu on przyprowadził szczura do domu? Dobra, mam już dosyć tego taty, co nie? Chcę go tutaj zakończyć na chwilę, dobra, wezmę lerko, co nie? Weźmiemy drabinkę, to jest potrzebne do tego super lifehacku. I kulę mięsną, oczywiście, a jakby inaczej, dobra, i stawiacie tutaj to, stawiacie tutaj wiaderko, żeby ono się wylało na niego, co nie, jak to będzie biegł. I teraz, ja obliczyłem, że jak rzuci się pod tym kątem 360 stopni. A, rzuciłem, dobra, leci na niego. Leci, o, dobra, dobra. Boing. Au, ała, co to jest? O, synek, ale mnie wkurzyłeś, się do twoja piłka. Dostał, ale to dobrze obliczyłem, o tak. O nie, on biegnie, biegnie, jest, wyrzucił się. A, synek, nie no, ała, moje nogi. A, dobra, uciekam stąd, ale to obliczyłem mądrze. Ej, pierwszy dzień szkoły dla kukaracza, bardzo się cieszę. Dzięki, mamo, za podwózkę. Dobrze, dobrze, tylko wynieś coś z tej szkoły. Tak, wiem, dostanę same szóstki, wiem o co chodzi. Na, a kukaracza? No chyba, że komuś wklepie. Nie, żadne. Wklepywania, tylko wklepywanie w mózg. Idziemy. Dobra, piszę ten test, czy ja dostanę szóstkę, czy szóstkę z plusem. Dobra, proszę pana, napisałem. 5 sekund, czy ciebie coś nie boli? No, 5 sekund napisałem, a co? Szóstka plus, jakie kozackie. Jo, dzięki stary, biona pani nauczycielu. Najlepszy jesteś, dobra, a ten co dostanie? Ej, co dostaniesz? Co będzie w pierwszym? Czekaj, daj, napiszę za ciebie. Dobra, daj to. Masz, proszę. Jest cały napisane już. O, dostałeś piątkę, gratuluję. O, dziękuję, dziękuję. Ale kujon. Co? Czemu mnie wyzywasz? Przecież ci pomogłem. Ej, czemu mnie złapałeś? Przecież ci pomogłem. A co, Lubeczku, taki mądry byłeś, to trzeba ci troszkę główkę odświeżyć. Nie, co jako główkę? Ej, ogarnij się, przecież ci pomogłem, ziomeczek. No nie, pogadaj. A, nie. Prysznic. A, tylko nie prysznic w kibelku, nie. O, ty bulerze. A, ale mnie teraz wkurzyłeś. Teraz mnie może dogoń, zapraszam. Dobra, obliczyłem, że jest woda, okej. Okay. Cyk, ona się klei. Zlewam ją, cyk, okej. Okay. Chodź tu, proszę. O. Ta woda jest tak słodka i dodana jest tam 50-100% cukru, bo jak w każdym napoju, że się przykleiłeś. Tak teraz się siedzi, he? O, zaraz ci wklepię, tylko wstanę, poczekaj. Aha, i czekaj, teraz jeszcze może ci pobawię się tobą. Bananka chcesz? No. O, nie, zostaw mnie. Masz bananka, jedz zdrowo, proszę. O, Jezu. Dobra, skonstruowałem machinę czasu, co nie? Czekajcie, tylko... O, okej, okay. Bo nie wierzę, że moi rodzice to są ci rodzice. Oni są tacy dziwni. Dobra, czekajcie. O, okej, okay, jest nastawiony czas, jest wszystko działa. Ona chyba zadziała. Dobra, zaraz się tepnę i zobaczę, czy jestem z tej rodziny. A na pewno. Co ty robisz? Mamo, hej. Dawaj to coś. Nie, zostaw, tylko nie to, nie moja machina, proszę. Robiłem ją 3 dni. O nie pozwolę na to. Dawaj, bachurze. Nie, no nie, mamo. Rozwaliłaś moją najlepszą machinę czasu, no. Teraz cię już bardziej nienawidzę. Jezu, no mam dość czytania tej głupiej książki. Pójdę do Nerdzika, przecież on ma lepszą rodzinę, na pewno coś mi pomoże. Jezu, mamo, mówiłem ci, żeby nie rozwalać auta. Mówiłam, bo napraw go, proszę. Dobra, naprawię go, tutaj cyk. O Jezu, to chwilę potrwa, ale głupia ta rodzina. Ej, ale mam znowu machinę czasu, znowu ją skonstruktowałem. O nie, buli, a no nie, ty też przyjdziesz to rozwalić mi machinę, co? Wiesz co, no stary, nie, przyszedłem tutaj, bo no, to nie moja jest rodzina. No wiem, właśnie ja też mam jakąś dziwną rodzinę. Chodź, tepniemy się w czasie, zobaczymy, czy to nasze rodziny, dobra? Dobra. 3, 2. Ej, Simon, zobacz. Przyszło, oni dają złe dzieci, przecież to jest ty, jesteś ty. A to jest moja mama. Ej, to podmienili nas. I tak naprawdę to nie są nasi rodzice. Ej, a oni nas, mamusiu. Nie, stój. Nagniesz czas o przestrzeń, jak pójdziesz tam. Po prostu pójdźmy się zamienić w prawdziwym życiu, dobra? Żymy tutaj, to jest Simon, to jestem ja. Dobra, to ja przełożę go tutaj. A Simona przełożę tutaj. Jest, dobra, będzie dobrze, w końcu. O, dobra, teleportuję się, uwaga. 3, 2. Bo! O tak, trafiłem z powrotem do normalnej rodziny, taką, którą kocham. Dziękuję, jak dobrze, że mamy cię w rodzinie. Kocham moją rodzinę, jest najlepsza. Halo, policja, halo. Proszę się zatrzymać, wychodzić z domu z opuszczonymi rękoma. Ale dlaczego, mamusiu, co się stało? To chyba przez to, że spaliliśmy dom. Raz, dwa, łapy w górę, zaklinam was, szybko. Dobra, teraz do radiowozu, raz, dwa, włazicie. Wszystko moja wina, przepraszam, ja nie chcę. Kto to mnie zasłonił? Halo? Przepraszam? Halo, Fajrut, uwolnij nas, proszę. Jezu, czemu wy do więzienia trafiliście, no? Dobra, użyję mojego wielkiego mózgu, żeby ich uratować. Jezu, wszystko zawsze ja robię, dobra, przejdę tędy, jestem bardzo mały i nikt mnie zobaczy. O, jestem, dobra, udało się. Okej, okay. I teraz...
O, siemano! Brud, proszę, wypuść na ten stary miśnik. Dobra, dobra, spokojnie, patrzcie, przebierzcie się za to, co ja. Dobra, wszyscy przybrani za kolor ściany, zobaczcie. Okej, okay? I teraz idziecie tędy, za mną, za mną, za mną. To jest 300 IQ, zobaczcie. Okej, okay? Nawet nas... nawet nas nie zobaczy, no. Dobra, także nie ma za co. O, dzięki, stary, pionka. Piona, au! Tyku, dzisiaj będę musiała cię zostawić z twoją nianią, ponieważ ja idę na imprezę. Mamo, nie, proszę, tylko nie niania, ja nienawidzę niani, no. Zobaczysz, będzie fajnie. O, jedzie, zobacz. O nie, w czym ona jedzie? Dzień dobry, ja, niania. O, witam, zostawię pani chłopa, mojego chłopczyka, dobrze? Pewnie, pewnie, zaopiekuję się nim jak najlepsza mama. Co tu się dzieje? Czemu wszystko jest bez mojej zgody, no? Chodź tu, malutki, jesteś najsłodszym dzieciaczkiem, jakiego widziałam. Skoro mama poszła, to są tutaj moje zasady. Co? O nie, ona udawała dobrą przed moją mamą, a teraz jest zła. O, słuchaj mnie, chłopcze, masz gdzieś komputer? No, tutaj gram sobie w Robloxa często, jak mama mi pozwoli, nie? Daj mi usiąść na chwilkę. Ale po co chcesz tu siadać? Niech tutaj usunę ci konto na Robloxie. Co? Dlaczego? Co? Ale co ja pani zrobiłem? Nie, dlaczego moje konto na... nie, nie pozwalam, zostaw to, proszę. No bo nie będziesz grać podczas mojego pobytu tutaj. Ale ja tam mam Robloxy, nie. Nie. Moje konto na Robloxie. Nienawidzę pani, no. Wygram się za to, ale to w przyszłości, tylko na razie. Ej, synusiu, obiadek. O nie, to ta znowu niania, babcia Greni, to znowu ona. Dobra, zejdę tam, bo obiadek w sumie jestem głodny, nic nie jadłem. Halo, dzień dobry. Zobacz, jaki pyszny obiadek. Co? McDonald? No nie wierzę, ja chciałem zawsze. Wow, burger Maxi Kingi. Ej, ty, wara od mojego obiadu. Ty masz tutaj, na stole, zobacz. Ale to jest surowe chyba, wie pani. Dobra, skosztuję. Co to jest? Co pani przyrządziła? To smakuje jak jakieś ochydztwo, no. Że to jednak zrobimy grillka, wiesz? Grilla? Serio? Ty coś nie wierzę w to, wiesz? Ale najpierw się wykąpiesz. Pomocy! Nie umiem pływać. Halo, pani nauczycielko. Jezu, proszę pana! Proszę pana, proszę go reanimować, no! To wpadł sam, serio! Proszę pani, już, mam nadzieję, że nikt go tam nie wepnął. już dobrze, proszę pana, już dziękuję. O Jezu, prawie się udusiłem. I to wszystko przez panią! Nie, to sam tam wpadłeś. Przecież to ty mnie wepchnęłaś. Kiedyś dosyć, że zrobiłam ci grilla teraz. Grilla, który się pali w tym momencie? Dzwonić po straż pożarną! Dobra, to już jest twój problem. Pomocy, jak to zgasić? Co jest? Dobra, dostała karę za to, co mi zrobiła. Teraz idę grać w Robloxa na moim koncie. Dla kukaracza, zgadnijcie, kto ma dzisiaj urodziny, O, siema, ziomki, przyjdźcie na moje... macie prezenty dla mnie. O ja, kozacko, siema. Co dostałem od ciebie? Małpkę, dobra. Jo, dzięki, stary. A od ciebie? Wow, czy to interaktywna zabawka dziecka? O, nawet ofu jąsika. Co to jest za zabawka? Kto to stworzył? A jeszcze jeden prezent chyba. Cześć, przyniosłem ci prezent, jak mama kazała. To pudełko nie wygląda za dobrze, ale nie oceniamy książki po kładce, tak? Dobra. Czekaj, czy to jest kanapka ze szczurem? Czemu mi sprawiłaś kanapkę ze szczurem? To nie jest prezent od mojej mamy. No twoja mama kupiła ci Xboxa, ale ktoś go zabrał. Wcale nie ja. Ej, no mamo. Super, jeszcze mi ukradłaś, ja to powiem wszystko mamie. Hehe, nubek. A ja cię dopadnę teraz. O nie, spadaj. Dobra, tu mnie nie znajdzie, będę udawać Robuxy, bo mam Robuxy na głowie, co nie? O, dobra. Ja mnie tak zdenerwowała, że teraz już muszę się ona nie odegrać, co nie? Uwaga, dobra, podchodzimy. Ona chyba, czy ona śpi? Tak, ona śpi, dobra. 3, 2, 1. A masz, wyrywam ci włosy. Ale troll. Dobra, teraz przestaniesz tego, co robiłaś? Nigdy nie przestanę, zostaw mnie, tej bachorze. Dobra. Tak mnie wrozścieczyłeś, że teraz. O nie, babcia Granny, nie, to jest wszystko, ale nie Fire to Juniora, bo inaczej użyję kanapki ze szczurem. I mam go teraz w mojej torebce. Tylko nie Fire to Juniora. Jezu, jeszcze piszczy. A ty masz iść spać, rozłożę tu bombę, jeżeli wstaniesz, to ona wybuchnie. Co? Co? Nie, no tu jest jeszcze zmuszanie do spania, no nie. Jak to bomba wybuchnie, co? Dobra, zanim ona przyjdzie, trzeba nastawić tu pułapki. Tutaj postawię to, okej. Stąd wybiegnę, co nie? Ona się przewróci o to. Stąd wybiegnę, złapię ją wózkiem, wrzucę ją do mojego basenu i zamknę basen. Ale to będzie dobre, dobra. Dobra, weszła, jest, weszła. Wywróciła się. Halo, co się dzieje? Co ty robisz, bachorze? Czekaj pani, proszę poczekać. I uwaga, siup, okej. I zamykamy. Ach, już mamy mojej nauczycielce.
ręce, o tak. To nie wiem, czy to takie dobre, ona może się tam utopić. Halo, pomocy! Dobra, szybko, ja muszę ją wypuścić, dobra, cyk, okej. Okay. Wychodź, jednak nie chcę cię utopić, przepraszam. Proszę pani, co się dzieje? Dobra, chodź tu! A, co jest, babcia greni mnie goni siekierą. A, nie, o, szybko tedy. A, co się dzieje, pomocy. A, dobre miejsce to śmietnik, okej, okay, dobra, hop, okej. Okay. I... Dobra, przybiegła. O Jezu, całą noc tutaj przyspałem. Kto to? O, cześć chłopcze, jestem twoją nową niańką. Mama kazała to przyjść. Nowa niańka, siemka! Ty nie będziesz taka zła jak tamta, nie będziesz mi biła? Nie, co? Jakie bicie? O co chodzi? Chodźmy do mojego bunkru. Ale masz kozacki dom, serio. Ej, ty tu pomidorki hodujesz nawet, fajne. Ej, pierwszą atrakcję, którą ci przygotowałam, kochany, jest zjedzenie mojej całej restauracji. Co? Nie, nie gadaj, to jest wszystko dla mnie. Cała linia jedzenia. Dziękuję ci, jesteś najlepsza, nowa Anianio. O, no, 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 pisze. O, no, 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 o Jezu, zjem całe. Ojeju, ale przygrubłem chyba, co nie? Pasasz po prostu i musisz dużo jeść. Jej, jesteś najlepsza, serio. Ej, a wiesz może o tym, że ja mam darmowe Robuxy? Co? Jak to masz darmowe Robuxy? Nie, nikt nie ma darmowych Robuxów. O tutaj, proszę, i musisz kliknąć ten przycisk. I tu masz Robuxy. Co ty gadasz? Klik. A, co jest? Uuu, ty masz tu darmowe Robuxy, co jest? Serio? I to wszystko jest dla mnie? Tak, bierz ile chcesz, możesz wydać na Game Passy. Wow, jesteś najlepsza, mamo, serio. Znaczy, Janio, naprawdę uwielbiam cię. Zjem Robuxy wszystkie. Nie, no dobra. Dobra, gramy w piłkę. Jeżeli zabierzesz mi piłkę, to wygrywasz to auto. Co ty gadasz? Jezu, to jest najlepsze nianie na świecie. Zobaczcie, dostanę. O ja, to jest boli. To jest auto, które do tenisa. Dobra, start, lecimy. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie bokiwasz mnie, dawaj. Okej, okej, biorę piłkę. A, wbijam, jest, gol, gol, jest. Udało się. No dobra, masz już to auto, weź je sobie. Jest, dostałem nową furę. Ej, i teraz będę się fleksować. Ej, a mogę raz pojechać na maksymalną prędkość? Pewnie, dawaj. Dobra, dobra, wpisuję to, wpisuję 200, uwaga. 3, 2, jedziemy. Jezu, jak to szybko jedzie, aż się koła palą. O, dobra, będziemy jechać pod górkę. Uwaga, co jest? O, ledwo co tracę już panowanie. Okej, okay. nie, oj, chyba rozwaliłem mi nam auto. Nie, no nic się nie stało, kupimy nowe. Jest, jest, naprawdę, jest to taką mnie nie na zawsze. Ja nie wiem, czy ja chcę to robić, wiesz, to jest trochę ryzykowne. Masz kask, nic się nie stanie, dobra, jesteś gotowy, odliczam. Ale proszę, się stresuję, no. 3, 2, 1, dawaj, nianiu. Wow, co jest, jak wylecia, au. Wow, mam, nianiu. Wow, jeszcze raz się odbiję, co jest. Co, au. Wow, mamo, to bolało, nie opłacało się tego robić. O Jezu, przepraszam cię, syneczku, no nie, co ja narobiłam? Zrobię, że będziesz mógł latać, jak mi wybaczysz. No dobra. Wrzuć dolara do tej fontanny i uwierz, proszę, to zadziała na pewno. No dobra, ale ja nie wierzę w takie bzdety, no dobra. Proszę, chciałbym latać i co, niby to zadziała, he? Na pewno, niby to miało za... Ała, co jest, czemu to mnie przywraca? A, co jest, mamo? Niania, pomocy, ja uwierzyłem. Nie wierzę, że to jest prawdziwe po prostu, co? Co się dzieje, no nie wierzę. Mamo, ja nie umiem przestać, niania, pomocy. O nie, ona mnie nie słyszy. Ja lecę, nie mogę się zatrzymać. Pomocy. Halo, pomocy, serio. Jezu, jak jestem wysoko, nie mogę się zatrzymać, serio, przysięgam. Jak ja mam... czekajcie, może wyrzucę do... przestałem lecieć! Dzisiaj znienawidzone dziecko, czyli ja, trafiło do bogatej rodziny. Syn zamknął mnie w schowku, tak. Ale potem zostałem milionerem, oglądajcie ten odcinek do końca. Ej, ja pierwszy raz jadę takim luksusikiem, naprawdę. Panie tato, kiedy dojedziemy na miejsce? No, już syneczku dojedziemy, potem rodzinkę, będzie fajnie, polubisz się z bratem. Naprawdę? To dobrze, tak, tato. Tak, tak, chodź syneczku. A, dobra, i to jest ten domek, tak? Tak, wejdź pierwszy, wchodź, naprawdę? Chodź syneczku. O, dobra, tato. Wow, ale piękny dom. Naprawdę, ej, tu się trafiło naprawdę, idealnie według mnie. Kto to jest? A ty, kto ty jesteś, co? A no tak, zapomniałem powiedzieć, to jest twój brat, i twój też brat, jesteście braćmi, możecie się zapoznać sobie. O, siema braciak, ale ty cool wyglądasz, fajny masz... Co ty tutaj robisz? Co Robuxy? Masz Robuxy czy nie masz? No kiedyś mi napisali, że mam kliknąć w stronkę za free Robuxy, ale mnie oszukali, więc nie mam, no.
Słuchaj, jak nie masz Robux, to śpisz dzisiaj na dworze, tak? Nie możesz wejść do naszego domu. Chyba nie, wiesz o tym, że ja tutaj jestem tak jak ty. Idziesz i wychodzisz z tego domu. Jak to wychodzę z tego domu? Co ty gadasz? Dobra, weź ty gościu lepiej. Ja chcę tylko sprawdzić domek, mogę? Proszę, proszę no. No nie, nie mam takiej opcji, wychodzisz na dwór. A dlaczego ty jesteś takim hejterem, no? Chodź, zobacz szopę. Szopę? Dobra. Wejdź tutaj, no, chodź. Tutaj mam wejść? Dobra, no. Tak, dokładnie. Ej, no co ty robisz? Czemu mnie tu zamknąłeś? Halo! O, zimno jest. Dzisiaj na dworze jest mega zimno. Kurczę, ciekawe, czy ktoś mnie w wypuści. Ja nie wiem, ja tu chyba będę siedzieć przez cały dzień. Myślałem, że to fajna rodzina. Co tu jest, kosiarka? A. Halo, uratuje mnie ktoś stąd. No bananowe dziecko jesteś, zostaw mnie. Ja, nawet światła tutaj nie masz, bo cię nie ale stać. Wypuść mnie! Nie wypuszczę cię, jak zdobędziesz jakiś Robux, to może cię kiedyś wypuszczę. Tylko Bobuxy i Bobuxy byś chciał, wiesz? O, tato, proszę, tato, tato, tato! Ty, o, co ty robisz? Tato, tutaj, 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 tato, mój kochany tato, chodź tu! O, dobra, wreszcie moja pora na granicę, tato! Że nikt nie słyszał. Synku, cześć! Co ty robisz w naszej kanciapie? No ten gościu mnie zamknął, możesz odpalić światło? O, ja mogę gościu... No nie pewnie, mogę. Syneczku. Tato, ten, no ten gościu, ten mój brat mnie zamknął, no. Jak to? Jak twój brat? Kłamie. Nie! No, taka prawda. Kłamie, on nie ma Robuxów, dlatego nie, tak to jest kłamie. Niemożliwe, syneczku, twój brat jest zbyt miły, nie. Mój brat nie jest zbyt miły, właśnie on jest chamski dla mnie. On próbuje od ciebie Robuxy ukraść, on kłamie. Nie, no, ale wy nie widzicie, że on jest taki chamski w ogóle? Dobra, on kłamie, ja z nim nie rozmawiam. No, to jest jakieś dziwne, że wy go ignorujecie, że jest taki, dobra, wiecie co? Nie, dajcie mi, kurczę, nie wiem, iść spać. Czyli to jest mój pokój, tato, tak? Tak, syneczku, o, czekaj, uwaga, pierwsza reakcja na pokój. Świetnie, wiem. To jest łazienka. Widzimy się jutro, dobranoc. Ale nubowski! No, ale przynajmniej mam umywalkę, nie jak ty. No, zaraz ci ją zabiorę, zdemontuję ci ją. Dobra, weź, idź stąd, dobra, ty nie bolujesz. Idź. No. Jest tak źle, mogę sobie tutaj na przykład pójść spać. Poranek, dziękuję mamusiu za pyszne śniadanko, naprawdę mi smakowało, pierwszy raz. O, tato, właśnie, ty mówiłeś o jakimś zebraniu czy coś? O wspólnych zakupach, syneczku, musimy jechać do sklepu. O właśnie, właśnie, ja tego iPhone'a chcę sobie nowego kupić, też kaskę? iPhone'a? Trzymaj, syneczku, proszę, masz tutaj. Ale dobrze, fajny tak, tata, bratem. On rzuca kaską. Tam jeszcze te chipsy chciałem, nowy. A mama o coś prosi. A ja bym poprosiła o torebkę. A no tak, Halinka, bo już masz dwa dni tę samą. Dobra, Halinka, to na nową cyklu. A ile ta torebka kosztuje? Można widzieć? Około $1 000 000. Co? Milion dolków? Taka jedna razówka, dobra. Tato, a ile ja mogę dostać? A ile masz? A trzymaj, syneczku, proszę. Wow, dziękuję, tato. Nie, dziękuję. Nie dawajcie mu. Przecież oszukał was, że ja niby go zamknąłem w jakiejś szopie. No tak, mniej niż tobie, syneczku. Co ty gadasz w ogóle? Ty gościu, lepiej się nie odzywaj, no. Okej, to ile wy mi daliście? 10 dolków? A czemu on dostał... Kup se dwa cukierki. On dostał parę tysięcy, a ja 10 dolków tylko. Dobra, nie dyskutuj, idziemy na zakupy. To jest super, no, jestem najgorszy jak zawsze. Ale przynajmniej w fajnej limuzynce jedziemy. Co młody, a ty wyjdź na chwilkę, okej? Wyjdź. A czemu? No nie. Samolot, widzisz? Samolot? Gdzie? No, wyjdź, no zobacz. Gdzie jest samolot na Blue Heaven? Ruszaj, tata, ruszaj! To, co jest? Ej, ale tato, o mnie zapomniałeś! Halo! Nie, tato, proszę, nie! Co jest? Czemu on... Aha, czyli to była zasadzka znowu, żeby mnie wykiwać i mnie jeszcze upokorzyć. No i super. Ja nie pojadę na zakupy, no. Skoro rodzice mi nie chcą dać kasy, to ja sam zarobię. Przeczytałem w ogóle w ogłoszeniach na LX-ie, że w Blue Heaven Bank potrzebują sprzątacza. Może się spytam. Dzień dobry, proszę pana, witam. Dzień dobry. Ja chciałbym tutaj się zatrudnić. Czy może jakoś sprzątać, bo widziałem ogłoszenie, no. Tak, można. O, to super bardzo. A ile pan płaci za godzinę? 5 zł na godzinę. 5 zł za godzinę, to ja... O, ja tu w 2 godziny zarobię tyle, co mi tata dał. Dobra, idę sprzątać. Tutaj sobie wysprzątam. Dobra, tutaj, tu. A, dobra, praca zakończona. Dziękuję, proszę pana. Dostałem, wiecie, ile? 60 zł. 6 godzin pracowałem. Trochę się zmęczyłem, ale idę teraz sobie na zakup. Simon 66. To jest rodzina! Siemanko! Tato, cześć! Obok... O, syneczku! Cześć, zostawiliście mnie! Z samochodu. Co? Zostawiliście mnie ostatnio na drodze, przecież jesteście dumni? Przecież... Znaczy w sumie to ten chłopczyk mnie oszukał, co? Chłopczyku? Co? Nie, ja nic nie zrobiłem! Ale w sumie to ja mam wywalone w siebie, wiesz co? Bo ja sobie kupię teraz ciuchy! A skąd masz na to pieniądze? Wow, jakie ciuchy! Co? No ja ty nie pieniądze zdobyłeś? Wiesz co? Z czym zapłacisz? Zobacz, mam spodnie hakera, fajne? Podobają no, się? Tak, wiesz, nubowski trochę, ale niby czym ci zapłacisz? Zarobiłem w sprzątaczu. Nie wolno zarabiać, tylko taty można brać pieniądze. Tato, słyszysz co on mówi? Ja zarobiłem kaskę.
To przecież nie można zarabiać. Można zarabiać. I właśnie to jest lepsze, bo jak coś samemu kupisz, to jest o wiele lepsze niż jakbyś komuś. Dobra, idę na piechotę do domu. Ale strój zafitowałem, ale kozacko, no nie? Naprawdę. Ale jak jesteś. Wyglądam jak super bohater. O ja, oni oglądają dwa psy egze. A, wszyscy i tak w telefonach. Chodź, syneczku, co nie poglądasz, chodź. Nawet nie próbuj usiąść na kanapę. Wiecie co, ja może wyjdę stąd i ja pójdę pozarabiać sobie w banku, bo ja w sumie... O, wezmę sobie limuzynkę, o, dobra. Bo mi się nudzi, ja nie chcę z nimi oglądać, ja ich nie lubię. Dobra, parkuję autko, mam nadzieję, że... nie wiem, czy dobrze zaparkowałem, wywalone w to. O, ciekawe, czy szef jest w pracy. Nie ma go? A, dobra, no to w sumie... Ej, zaraz, nigdy nie brałem tej karty. Zastanawiam, co jest na górze, może wejdę. Wcale nie jest, nie ma tam sejfu, nie? O! Tu jest sejf Brookhaven! Nikt się nie skapnie, jak tutaj kliknę wysać. Dobra, uwaga, czy w dobrym miejscu? Trzy! Jest! Trafiłem! O! Dobra, dobra, to ja szybko biorę worki. Dobra, spadam. Czy policja podjechała? Nie, dobra, żadnej policji. Nie, jak oni tak szybko, przez sekundę temu wysadziłem. O nie, dobra, muszę jakoś stąd spadać. Czy ja mam spadać tędy, czy... Dobra, już nie mam szans tędy wyjść. Dobra, wychodzę tajemnym przejściem. Jest, udało się, dobra, spadamy. Nie, no co ja odwaliłem, w sumie to po co ja to robowałem. No dobra, uciekam, szybko. Ile to jest, parę milionów pewnie. I szybko, cyk. O, nikt mnie nie widział? Ile, trzy auta policyjne. Dobra, spadam stąd, do domu, szybko. Minęło parę dni od tego incydentu z bankiem. Chyba będę musiał zwrócić te pieniądze. Ale za taką, wiecie, resztkę se kupiłem Lamborghini Babagini. Tak, udało się kupić Lamborghini Babagini. I w ogóle podjeżdżam teraz do domu. Spytam się, o, nie. Tam jest ten głupi dzieciak. Pójdę do taty i się spytam, co on o tym sądzi. Tato, jesteś tu? Halo, mamo? Tato? O, tata! A, cześć, Nubku! Wiesz co, nie nazywaj mnie tak, proszę, naprawdę. Ale jesteś Nubkiem, bo krzyków w ogóle nie ma. Dobra, cicho bądź. Tato, wstawaj! O, cześć, Nubku! Tatusiu, czemu masz w ogóle Robuxy na głowie? Tato, zobacz, mam cały worek z Robuxami. Czy ty masz 10 milionów? Tak, dokładnie 11-16 milionów. Trochę. Nie! Syneczku, daj tatusiowi, ci poczytał przecież. No nie, no, zostawcie mnie. Ja tyle nie mam, syneczku, no pożycz przecież. Ja to idę zwrócić do banku wszystko. Jak wróci do banku, będziesz bogaci. Zwracaj, stracisz to. Czy wy teraz jesteście dla mnie mili, bo mam pieniądze? Nie, syneczku, a może zostaniesz w domu, czy po 200, czy coś? No. No w sumie to... A, bo mówiłeś, że co ci zrobił. Dobra, nie, to tego brata zabierzemy. Oddawaj te pieniądze. Czy wy mi... Co to ma być? No, syneczku, dajesz pieniądze, czy nie? No nie wiem, czy wam mam... Ja może... Dobra, dam wam pieniądze, jak pójdziecie za mną, dobra? Chodźcie na chwilę. No, dobra, chodźcie. Tutaj kawałeczek, tutaj... Otwórzcie te drzwi, proszę. Dobra, proszę, za mną. Tutaj na dół, proszę zejść, tu. A, tak. No, chodźcie. I teraz tutaj do tego miejsca, tu. A, i tu będą pieniądze? Tak, tam leży miliard pieniędzy, dobra. Cyk. Tu nie ma pieniędzy. I zablokowane drzwi. Dobra, wiesz co, pozwiemy cię na policję. Ble. Dobra, ja idę teraz oddać tą kasę do banku, a wy tu zostajecie na paręnaście lat. Czemu grasz na gitarze, tato? Żebyś miał pójść, synku. Nope, ja idę stąd. Nara. Dobra, życie milionera było fajne, ale w sumie to muszę to zwrócić, wiecie, bo... O nie, dobra, tam policjanci chodzą. Może muszę to jakoś... Aj, kurczę, oni tam chodzą. Dobra, przejdę bokiem i nie mnie nie zauważą. Nie widział? Dobra, wchodzę na górę. O nie, potrzebuję karty. Dobra, muszę zejść jeszcze na chwilę. Dobra, szybko zejdę po kartę, nie skapnę się. Co ty tu trzymasz w ręku? Co ty tu robisz? Co ja tutaj robię? Mam kaskę, co nie? Nie ukradzioną wcale z tego banku? Łabo. Jak to łabo? Halo? Ej, no czemu? Ja chciałem to oddać właśnie przed chwilą. Co to jest za sprawiedliwość? Zostajesz złapany za kradzież banku. Jak to złapany? Ej, no nie, ja chciałem zwrócić te pieniążki. Proszę, weźcie sobie, no. Auto to za co kupiłeś? Dobra, zamknijcie mnie. Dlaczego wy macie różowe auto? Ja nie chcę iść do kicia, jestem za młody, mam 10 lat chyba dopiero, no. Spakuj się, masz jeszcze chwilę czasu. Czemu ci policjanci są tacy chamscy, no? Dobra, ja pójdę się tutaj jeszcze do szopy coś sprawić, czy oni tam dalej... Oj, tutaj siedzą. O nie, policja. Proszę nie patrzeć na to, muszę... Pójdź się na stąd! Co? O co tu chodzi? Policja, proszę! To nie tak jak wygląda, no! Bierzcie go, to nie ja, nie! Wcale nie ja, halo, nie! Dobra, spadam, szybko stąd! Nie! Dobra, ten... Dobra, zabierzcie mnie do tego kicia. No i super, trafiłem do kicia, trańczę sobie breakdance'a. Ile ja tu będę siedzieć, panowie? Siedzisz tu z 10 lat. 10 lat to tyle, co ja żyję. No super, dobra, to ja pójdę się położyć. A tak serio, to wyjdę tędy. Dobra, uciekamy.